I witamy Państwa bardzo serdecznie. 20:05, środa 21 kwietnia. Witamy wszystkich fanów szachów w Hoffmanowej i w Batorym. Witam Państwa bardzo serdecznie Mikołaj Jaroszewski. I Maciej Zalewski. I razem będziemy mieli tu przyjemność skomentować dla Państwa mecz pomiędzy najlepszymi zawodnikami z Hoffmanowej i z Batorego. Także Batorego, wszystkie tak. zbycholudy, wszystkie jakieś szachowe świry będą miały ucztę. Szanse, tak, świetne widowisko dzisiaj, na pewno będzie. Wysoki No poziom. mamy Oczekujemy na nadzieję, że wysoki macie poziom. dokładnie oczekujemy na wysoki poziom. Zobaczymy, co pokażą nasi zawodnicy. Już mamy dwóch pierwszych. Będzie to Marcin z Hoffmanowej i Oliwier z Batorego, i to będzie nasz pierwszy pojedynek. Już partia gotowa. Oliwier będzie grał białymi, a Marcin czarnymi. Patrząc po rankingu liczesowym 1850-1720, nie jest to jakiś może super mistrzowski poziom, ale może jakieś ciekawe zagrania Ale będą. coś pokazał, może jakieś Englund Gambity czy inne tego Englund typu Gambit na niespodziewane systemy. dziesiątce. Nie wiadomo, co tu będzie. Mam już link do meczu. O, Mam już link do meczu. a ja, że. Chyba miałeś wcześniej, przyjacielu. Dokładnie, Marcin gra czarnymi. I co, panowie? Czy Ale panowie mi pokazało, że coś remis słowo jest. przed meczem? A, tak. A Ja faktycznie chciałem to się też mnie tutaj tu łączy. przywitać z widzami. No, po pierwsze. No i powodzenia, Marcin. To mówi Oliwier, teraz Marcin. Jakieś trzy słowa. Cokolwiek do naszej widowni. Marcin. Razem. Tak, jestem. Musiałem odciszyć was wszystkich, ale już jestem i To jakieś trzy was słowa słyszę. szybkie dla widzów, dla naszych kochanych Ode zbycholudów. mnie. Tak. Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Chciałbym podziękować samorząd, że zorganizował tak wspaniałą inicjatywę. Chciałbym podziękować wszystkich, którzy obserwują moje zmagania szachowe, w tym mojego tatę, który nauczył mnie grać w wieku 8 lat. Piotra Zielińskiego, moich drogich przyjaciół, Prysię, między innymi. I to tyle z mojej słowy, z mojej strony. Chyba, że jeszcze mam coś Bardzo powiedzieć. już nawet było dziękuję, więcej Marcin. niż trzy słowa. Historia życia tutaj, tata, myślę, kibicuje. Myślę, że te 8 lat, czyli Cała teraz już rodzina. 10 lat doświadczenia, cała rodzina zebrana przed ekranami telewizorów. No, myślę, że jesteśmy gotowi, także panowie, możecie zaczynać wasze starcie na tych 64 polach czarno-białej szachownicy. Ale poważnie się zrobiło. A jednak. O. No, To ciekawe, zobaczmy. bo. Tempo A, jest jest E4. minione. Jest Agresywne E4. szachy. Wszechświat rozpoczął się od posunięcia E4, proszę Państwa. To chyba wszyscy wiemy. To Sycylijska obrona partia. sycylijska. Ale otwarta Otwarta. sycylijska. To mi się podoba. Goniec. Już. O, z Ale wymianą. szybko zawodnicy wymieniają z wymianą wariant wymienny z gońcem. No i Nie wiem, zobaczmy chyba szczerze. Szczerze. pierwszy ruch taki wolniejszy. Jako, że znam jednego z graczy. Oliwier bardzo lubi agresywne szachy, co mi się bardzo podoba i na pewno widzowie będą uwielbiali. Szybkie No, zagrania. także Jak widać szach, to od razu szach. Jak widać zbicie, od razu zbicie. I to mi się podoba. cytując Tarta Kovera, kiedy szachuję, niczego się nie boję. Ja tylko jeszcze przypomnę, że po każdym ruchu nasi zawodnicy mają tak zwany inkrement dwusekundowy. No i zobaczmy, B5 ze strony czarnego, Hetman D2. Takie, myślę, standardowe ruchy w tej pozycji, nic specjalnego, figury do gry, ale szybko tutaj przeszedł do ataku na skrzydle hetmańskim. No, Czarny, fala szturm pionowy, bym pionów, powiedział. szturm pionowy, bardzo szybko rozegrany. Oliwier wciąż nie rozwinął swojego drugiego skoczka. No zobaczymy.
Jak to? Zobaczymy tutaj standardowe procedury, ta wymiana tego czarnopolowego gońca jest bardzo ważna w tych strukturach, żeby czarne pola przy królu były słabe i już biały musiał do tego doprowadzić. Zobaczymy pierwszy dłuższy namysł ze strony Oliwiera, który tutaj gra białymi. No i jakie on tu ma opcje? Tak, ten skoczek myślę taki ograniczony tutaj dość mocno. Nie ma. No nie mi ma się wydaje, że szybko poruszyć hetmana, żeby otworzyć pole dla skoczka. Może jakieś, no, jakaś kontra na pionę. Ale gdzie ten jakaś... hetmanem to jest pytanie? No tak mi się wydaje, że... Tak. No ale nawet po prostu, o dokładnie, no, tak po prostu go przesunąć, jak właśnie zrobił Oliwier, zrobił miejsce, jakby nas słuchał, jakby nas słyszał. Dokładnie, jakby nas słyszał, mamy nadzieję, że nie podsłuchuje, bo tak mógłby się czegoś dowiedzieć. Jest mut na Discordzie, spokojnie. Wszystko jest dobrze i zgodnie z zasadami. Oliwier bardzo spokojnie. Te E3 tutaj, tak, ten hetman, który robi ewidentnie miejsce dla skoczka na D2. No i pytanie, czy czarny będzie realizował ten plan z tym szturmem pionów, czy może hetmana gdzieś podłączy, chociaż ten hetman też, no jeżeli podejdzie czy na C7, czy na B6, no to on będzie patrzył w swoje piony, więc to chyba nie jest zbyt szczęśliwy hetman. No, no trzeba zmienić go chyba na białopolowego hetmana, z czarnopolowego hetmana, to na pewno przyda się, bo tutaj przewaga na bardzo duże miejsca na białych polach w czarnych strukturach. Jest agresywne, E5 tutaj dobrze. Do centrum. Czarny ewidentnie bez kompleksów pchają piony, nie przyjmują się tym hetmanem, który jeszcze na polu startowym sobie śpi. No i zobaczmy, czy ten skoczek wejdzie do gry, no to jest taki ruch, no myślę, tylko którego się spodziewamy. Zauważ, że teraz bardzo osłabił D6. Piona na D6 jest dość osłabiony i teraz skoczek szybkie D2, potem C4. No i nagle czarny mógłby mieć problemy. To jest chyba ta słabość w obozie czarnego, mam wrażenie, te D6. To jest ewentualny punkt do atakowania w tym momencie, który sobie stworzył. No i jest ten skoczek D2, o którym mówiłeś. No tak. Mówiłeś. I myślę, że od razu C4 zostanie zagrane, bo to bardzo dobrze otwiera skoczkowi drogę i nie będzie mógł stąd szybko być wypędzony. A jest kontra. No ale jest kontrola tutaj. Ten skoczek tutaj mało aktywny, myślę, na tym D7, poprawiony na B6. Tu już patrzy na to ważne pole, ale pion wspierający no może skoczka. Tak, mi się wydaje, że to była kontra przed A4 skoczka czarnego. To też jest możliwe. Tak, no na pewno. Tutaj. I na pewno przytrzyma trochę ten szturm pionów. Tak, no bo zarówno w tym momencie A4, jak i C4 równa się tak naprawdę ze stratą piona, bo no nie odbiją tego. Nie, A4 mogą odbić skoczkiem. To jest chyba jedna opcja. Wchodzi hetman do gry na D7. Jest. I nareszcie no białopolowy. Dokładnie, wreszcie białopolowy, już bardziej myślę szczęśliwy. Ma myślę więcej opcji rozegrania, chociaż dalej tak patrząc, bo będzie tylko po tych przekątnych grać, no to tutaj gdzieś na skrzydle hetmańskim, chyba hetman na hetmańskim, że tak powiem, w tego typu. To mnie w ogóle bardzo ciekawi, że to właśnie zawsze przyzwyczajeni jesteśmy, że to czarne będą grały zamknięte pozycje i to raczej biały będzie atakował, a tutaj jest właśnie na odwrót, tutaj Marcin stara się coraz bardziej dusić białe w tej pozycji, tymi pionami. Ta pozycja na pewno jest dla czarnego bardziej wyższa, tak? Czarny ma więcej przestrzeni i wbija, i agresja jest. Ale tak szczerze? Czy trzeba? No na pewno może to otworzyć wieżę, bo na pewno tutaj Oliwier nie powinien zbijać tego piona. Ja bym osobiście chyba grała jeden i próbował walczyć o tę otwierającą się. A1, ale nie masz już wieży. Że wieża A1 mówisz, wrócić. Tak, wieża A1 wrócić, co prawda strata tempa, no ale jednak otwierająca się linia A, no kusi, że tak powiem, tutaj. Szczerze? Mi się wydaje, że to takie niepotrzebne na razie, bo czy w ogóle trzeba ruszać tą strukturę w tym momencie, czy nie lepiej poszukać jakiegoś otwarcia? Otwarcie na przykład tego drugiego skoczka, na przykład zagrać jakieś agresywne G5, postarać się go przytrzymać. Chociaż nie, szybko zostanie wypędzony raczej. Szybko kopnięty, myślę, tu dostanie kopa i... O, tutaj jednak, czyli próbuje wymieniać. No to jest propozycja wymiany, no tak, przyjęta to jest zresztą. Przyjęta... O, i ciekawe, że zbił tym pionem, nie otworzył sobie pola D, tylko raczej B. I teraz myślę, te piony... że zbił z B po to, żeby ten pion z A nie miał takiego łatwego otwarcia linii. To ewentualnie jest taka opcja. No ale teraz grozi B3, tak? I no grozi i B3, jakieś... jeszcze przeparte wieżą. Teraz chyba trzeba będzie zagrać B1, żeby w ogóle trzymać wciąż tą pozycję. Myślę. No Oliwier, dwie minuty, już prawie dwie minuty straty czasu, półtorej około.
No, ciekawa tak, sytuacja tutaj... na planszy. No, na ciekawa pewno. Sytuacja. Myślę w tym momencie, że czarny ma przewagę, tak szczerze mówiąc, jeżeli miałbym to oceniać tak. Co prawda jest te słabe D6, o którym mówiliśmy, ale wciąż myślę, że atak na hetmańskim jest co najmniej obiecujący. Ta struktura pionów wygląda imponująco. Jest wieża B1, tak jak mówiłeś. Mm-hmm. Tutaj próba. Ja bym w ogóle próbował tego... nawet to podeprzeć jeszcze bardziej, zagrać jakieś B2, potem wieża B2 i potem kolejną wieżę na B1, bo tutaj myślę, że tutaj będzie to miejsce, gdzie czarny będzie próbował przepychać, na pewno. No zwłaszcza, że te piony już dość zaawansowane na czwórce, tak? Za chwilę na trójce i że tak powiem, ten może sobie próbować stworzyć wolniaczka, a wolniaczek na trójce to już jest, że tak powiem, jakaś groźba, tak? Pomimo tego, że dużo figur w grze, dużo może go powstrzymywać, no to jednak wciąż w ewentualnej końcówce, do której może dojść, to jest atut dla Marcina. No myślę, że tutaj agresja, jeszcze... zobaczymy, czy popłacona, no. Jeszcze zawsze pamiętaj, że Oliwier może zagrać D2 skoczkiem. Bardzo według mnie niedługo nastąpi taki ruch. Taki Oliwier, widzę teraz, Marcin zagrywa ten ruch po to, żeby wzmocnić B. Zaraz pewnie wieża B8 zostanie zagrana. Wieża B8 się zdwajamy, a potem może hetman B7 i nawet nuklearne działa Alechina, jak to nazywają, pojawi się nam na linii B, tak? No i to jest pytanie, czy znajdzie na to receptę biały, no bo ten skoczek D2 mówisz, tak? Z jakimiś zadaniami... Skoczek D2, bo teraz może to zagrać, bo wieża wisi. Jeżeli pion nie może wisi. Czarny nie może tego zbić, więc dobry... No tak. Bardzo dobre znalezienie ze strony Oliwiera, ale właśnie... Ale zamknięcie i co? I teraz wybić to? Bicie, nie, bicie? Mi się wydaje, żeby podeprzeć... Mi się wydaje, że właśnie... że zrobi taki parasol z czarnego. Ten czarny pion tak naprawdę teraz bardziej przeszkadza czarnemu niż pomaga, bo ani go pchać, ani go zostawić, bo i przeszkadza wieży, a jak go popchasz, to po prostu przyjdzie hetman i go zbije. No i zobaczymy, tak, co się stanie. Ale z drugiej strony, jak ta wieża za daleko odfrunie, to jednak będzie groźba pchania tego piona, tak? No ta wieża jest dość tutaj przywiązana, więc no jest to jakieś ograniczenie, tak? Chociaż wciąż mi się wydaje, kontra. Że... Oliwier teraz może podeprzeć tego piona i ten pion już się może nie ruszyć przez następne 30 ruchów. To jest bardzo zamknięta pozycja, bardzo powolna partia, bardzo taktyczna. Te skoczki, myślę, w takiej pozycji myślę, te skoczki mogą być kluczowe, tak? Jest ta fajna placówka dla skoczka białego tutaj na G5 i jeżeli, ale najpierw czarny rozgrywa skoczkiem tylko na bandę, ale co on tym skoczkiem na bandzie szuka? No, mi jakieś... się wydaje, że jakieś F4 jest bardzo silne. F4 jest bardzo centralizowany, silna myślę, bestia, że silna G3 czy G3, ale nie, bo wtedy H3, nie, hetman H3 i po partii. Dokładnie. Czyli, nie ma na razie kontry za bardzo na tego skoczka. No, bardzo, bardzo dobre znalezienie ze strony Marcina. Tak, myślę, że tu na razie mamy 1-1 w takich ciekawych... Po polsku jest takie ograniczone, bo takie, wiesz, może być bardzo dobry find, ale teraz jak to powiedzieć po polsku? Znalezienie. W ogóle czat widzę wciąż z pamięć Bycholudy, jest tylko Fusik mówi, że woli wolno. No cóż, ja wolę szybko. No, tutaj zawodnicy ewidentnie na początku czarny wolał szybko, ale teraz woli wolno, bo pozycja nie, czarny mi się zamknie. Wydaje, że Oliwier po prostu zamknął tą pozycję i stara się teraz, no co, mi się wydaje, że teraz Oliwier mógłby to D4 próbować, bo bardzo dużo... Przepychać. No zobacz, czyli jednak obrona, czyli jednak defensywnie, bo ten skoczek zrobi szybką rotację F1 i będzie mógł, jakby Oliwier chce bardzo pozycyjnie to rozgrywać, czyli nie będzie szukał tego D4. Mi się wydaje, może D4 szukał, jest skoczek, patrz na F4, którego się spodziewaliśmy, ale teraz jest pytanie, czy Oliwier nie zechce zagrać sobie takiego G4, gdzie ten skoczek też tak naprawdę kontroluje kilka tych centralnych pól, może nie jest to aż tak wyśmienity skoczek jak na F4, ale wciąż nie jest to skok zły, a nie, jednak nie, F1. Wciąż mi się wydaje, że będzie rotował, zagra G3 albo nawet D2, ale D2 nie miałoby sensu, bo D2 nie, mógł zagrać od razu. Tak, czyli raczej F3. O, tutaj ale czarny bardzo agresywnie. Bardzo agresywnie. Od razu idzie, ale czy to jest dobre? Przyjmujesz. Zobacz, teraz... A nie, bo może zbić hetmanem, okej. Okay. Nie, czyli wszystko jest podparte. Bo jeżeli zbiłby pionem, to tworzyłby sobie króla, ale... I wciąż jest ten hetman.
Ale jest ten hetman. Ja bym powiedział, że on nawet dąży do tego, tak, bo ten hetman, no bądźmy szczerzy, że on taki pasywny, tak, on tutaj wycofany raczej patrzy z daleka, no a hetman to lubi gdzieś tutaj poszaleć. Więc myślę, że tutaj dla białego nie wiem, czy to jest takie, nie wiem, czy to bicie jest korzystne. Ale szczerze, wciąż mi się wydaje, nie, bicie na pewno nie jest korzystne, ale mi się wydaje, że to D4 wciąż jest możliwe. To D4 jakby naprawdę podparte pionem, hetmanem, otworzy, po pierwsze będzie można z szachem. Jest skoczek, tak, czyli skoczek, który będzie podwójnie atakuje tego piona, więc jak gdzieś hetman otwórnie, to pion będzie podwisał, ale myślę, że zanim te D4, to jeszcze ewentualnie wieża z E na D, która tak naprawdę nie gra, a może wspomóc te D4. O, czyli Marcin zbija, czyli otwiera pozycję, stara się otworzyć pozycję, zbicie skoczkiem. Ale tak skoczkiem, plan tego bardzo skoczka dobrze. Tutaj, żeby odbić skoczkiem, tak? Żeby tu łączyć piony, a nie je gdzieś dzielić. Bo no pionów spod kula to myślę, że biały nie będzie chciał pchać, patrząc na to, jaki ma styl, tak? Czyli myślę, że tutaj nie chciałby. Nie, łączyć, biały bardzo, tutaj, bardzo, tutaj, bardzo, bardzo respektuje swojego przeciwnika. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Minuty upływają. Jest niby ten inkrement, ale to jest minimalny inkrement, więc... Inkrement jest minimalna, 2 minuty w tym momencie to już rzekłbym, że jest sporo, tak? Oczywiście ranking niby nic nie znaczy, no ale jest te 130 oczek różnicy, czyli coś to niby powinno teoretycznie jednak mówić, tak? Czyli zawodnik nie dość, że teoretycznie oczywiście z mniejszym doświadczeniem powiedzmy, to jeszcze dodatkowo z niedoczasem. No i zobaczymy, jak on sobie z tego poradzi, tak? Tylko warto pamiętać, że w tym momencie jest te D6, o którym jeszcze wspominaliśmy na początku partii, który jest słabe, którego muszą bronić figury. O, wieża na F8. Ja nie wiem, gdybym ja grał białymi, naprawdę to D4 byłoby tak kuszące dla mnie. Ja nie wiem, może Oliwier nie chce aż tak otwierać tej pozycji, ale ma stratę w czasie, to no nie wiem. Że na pewno no tak. Z tego co widzę, to czat chwali, widzę, czat bardzo chwali wygląd naszych graczy. Okej, to cieszymy się, że się zachwycamy podobają. Zachwycamy się nie grą, a wyglądem. No zawsze czymś można się zachwycać. No niestety nie mogą się uśmiechnąć, bo nas nie słyszą. No bo się skupiają. Nie wiedzą, nie słyszą, ale nie oglądają czatu. No, ale ta wieża, zobaczmy, że ta wieża na półotwartej linii F będzie naprawdę silna, bo to już jest wieża przy królu, tak? Ona powiedzmy wykonuje zadanie defensywno-ofensywne, wiem jak to brzmi, ale powiedzmy, powstrzymuje wieżę białego przed przyjściem ewentualnym, jeżeli by chciała. Dodatkowo jest ta presja na pionku F2, więc jest wieża jest, tutaj przypiera F2, ale wciąż mi się wydaje, że Oliwier jakby traci bardzo dużo czasu i jeżeli wciąż będzie dążył do zamkniętej pozycji, zaraz będą umykały sekundy i na pewno dojdzie do jakichś niepożądanych błędów, więc to D4 naprawdę by rozluźniło sytuację. I zobacz, D4, pion zbija, hetman zbija, pion zbija, hetman zbija i jest po pierwsze... Właśnie, czy to nie jest... Czy czarny nie może tego zbijać, bo straciłby wieżę? Czyli to D4 naprawdę jest bardzo dobrym otwarciem. Moment, bo to jest bicie. Hetman nie może grać, bić. Tak? Wieża tak. Nie może. Nie, bo zobacz, bo wtedy hetman zbija tego piona z szachem i jest szach na króla i wieży i traci wieżę. A, bo tu jest szachem, no wieża leci, to faktycznie, a już skoczek, teraz wymiana skoczków, czarny proponuje wymianę skoczków, no bo w sumie ten jego skoczek na bandzie na H5, no słabszy, tak, a ten skoczek, ten... No ten biały silny, na E4 silny bardzo. Więc myślę, że czarny na pewno będzie chciał go wymienić i zobaczymy, czy biały na to pójdzie. Znaczy, mi się wydaje, że ciekawe teraz taktycznie można by... bo ja bym na przykład teraz cofnął wieżę na B1 i spróbował otworzyć pionem pole F, ale to ja wciąż dążę do otwierania. Nie wiem, może to nie jest styl po prostu Oliwiera. Nie wiem, no ale jednak odrzucił tę wymianę. No tak, zdecydowanie silniejszy skoczek biały, więc wymiana nieopłacalna. Ale ten czas, bardzo mnie boli ten czas Oliwiera. To może być duży problem w tej partii. Ja myślę, że on powinien dążyć gdzieś do uproszczenia tej pozycji i szukać jakichś ewentualnych szans w końcówce, gdzie powiedzmy ruchami, jakąś wieżą można sobie podładować ten inkrement, tak? Powiedzmy ewentualnie jakimiś seriami szachów czy pchaniem pionków. On powinien dążyć do otwarcia moim zdaniem tej pozycji, a tu pozycja cały czas zamknięta. Jest, nareszcie otwarcie pozycji. F4. Ale to nie podchodzi pod widełko. Pionowe? Nie, bo może być hetman. Nie, spokojnie, może być hetman, może być wieża. Nie, to taki... Nie, może być hetman. To na szybko spojrzy dwie figury, tak? Piąte figury, razu, na puzzlach to miałem dzisiaj.
Czyli myślę, że co? Że Hetman. Hetman. A nie, wieża jednak. Ale dziwne, że ta wieża, bo szczerze tam bił Hetmana i tutaj DD6 no tak, bo by teraz Hetman nie za bardzo ma gdzie teraz... Hetman chyba F3 teraz będzie zagrywany, żeby sobie... Aha, no tak, dokładnie. Jest presja na skoczka, tak? Skoczek niby jeszcze dwukrotnie broniony, ale... Nie, ale jakby ta presja nie za bardzo istnieje, bo jest broniony dwukrotnie, plus może się w każdej chwili ruszyć i ta wieża będzie też broniona dwukrotnie, więc... No, no mi tak, się nie podoba. Ja wolałbym być czarnymi w tej sytuacji, zdecydowanie. Z takim czasem to na pewno, z takim o, czasem to czas, zdecydowanie. Czas to jest kluczowy w tej sytuacji, to prawda. To jest dobre pytanie. Jestem ciekawy, jak tę pozycję będzie oceniał silnik szachowy. Potem możemy sobie zobaczyć, który zrobić krótką analizę, bo jestem ciekawy. Że nie wiem, czy będzie czas, bo będą od razu wywiady i następna partia, ale w tej pozycji dał, nie wiem, czy ktoś... A mogę odpalić teraz na szybko. W tej... A nie, Stockfish niestety przez zasady oszustwa i tak dalej nie pozwala na odpalenie tak szybko. Mogę dopiero z delayem. Na ruchy. Zawodnicy, że tak powiem, swoimi ruchami w debiucie zniechęcili mnie skutecznie do przedstawiania tego na tablicy analizy. 7 ruchów a to w sekundę. Bardzo mi się wydaje dobre zagranie z czarnego, bo ten pion broniony nie za bardzo... Chociaż ukrotnie, zobacz, że Oliwier teraz może zbić i teraz pion na A4 wisi. Na A4 jest i pion wisi. Ale nie, bo hetman, trzeba zbić. Nie, trzyma hetman. Ta wieża musi bić. Ta wieża musi być wieża. Nie ma innej opcji. No, wybita. I co teraz? No i co teraz? No, wieża bije i hetman musi odejść. I hetman po prostu musi odejść. Ale może gdzieś tym hetmanem jakoś by tak agresywnie... Co tu grać? Bo no, po tej linii nie zostanie, czyli zostaje mu... Mi się wydaje, że będzie zagranie E4, żeby atakować tego piona na A4, który niby teraz już nie wisi, bo jest hetman, który go broni. Jest E4, o którym mówisz. I w razie co tu można gdzieś wieżę próbować podciągać. Ale teraz skoczek C3 i jest bardzo duże problemy białego. No bo ten pion wisi, oj. No to już tutaj myślę, że pozycja dla białego się sypie. Jest skoczek ten mocarny, ten skoczek w ogóle w centrum, niby nie podparty, ale skoczek C3. Bardzo podparty hetmanem podparty. Ale hetman, no hetman nie czuje się, no niby podparty, ale hetman się nie czuje najlepiej w defensywie, to wszyscy wiemy, że jednak on jest figurą ofensywną, tak? O, jest skoczek odchodzi, nie zauważył. Czyli teraz Oliwier spokojnie może zbijać aż te... Nie może, ale... Nie. Ja rozumiem, że gramy w podstaw hetmana, ale może nie. podstaw hetmana. atak na piona, podparcie dwóch... No... Mam wrażenie, że hetman, czy hetman może. Tu są tak myślę dwa ruchy, czyli hetman C6 i wieża. To 30 sekund boli. Oliwiera. To już czerwony czas się pojawia. Znaczy, nie wiem, czy w tej pozycji pytanie, kto jest lepszy. No mam wrażenie, że jeżeli czarny, to delikatnie. Ale z jakiego powodu też nie wiem, chociaż ten czarny ma te słabe piony. W tym momencie nieskonsolidowane, bo ten pion... O, jest ten hetman, o którym mówię. Jest hetman, który podpiera. Czy można może no po prostu zagrać... No, dobrze. D4, zbicie, związanie skoczka. Pytanie, czy teraz jakaś... właśnie, wieża, tak? Bo bicie i jest na zero, tak? A przy tym czasie, no myślę, że... Ale to bardzo dobrze. Wymiana teraz hetmanów będzie według mnie... Ale nie, to pionek spada, tak, dobrze, ale tu też spada, ale teraz spada C3. Tak, C3, dokładnie. I to jest problem, bo jest i trzeba wieżą odejść i jest teraz bardzo... A nie, hetman. Nie, dobrze, jest dobrze. Wszystko jest dobrze, tylko że teraz... Czy teraz nie można by zagrać jakiegoś... Ten czarny skoczek mógłby teraz wejść do gry. Tak. I coś spróbować. Ale gdzie on ma wejść? Może z szachem, ale to spadnie, to jest pion. Nie, spokojnie. Ja mówię tak powoli, na przykład jakieś... O, jest to wymiana hetmanów. Zmuszona do wymiany hetmanów. I teraz to biały ma tą przewagę. Ma pastpona na A. Na tego wolniaka. No i pytanie, czy on to zrobi. No ma 20, ale ma 20 sekund. Tak... No i to jest to pytanie. No tak, czyli jest teraz, mi się wydaje, że nastąpi albo hetman... O, czyli podparcie skoczkiem. Nie, podparcie. Który wisi? Od dołu skoczka. Który wisi? Od dołu skoczka. Oliwier. To jest podstawka po prostu. Jest. Jest. Skoczek. Do przodu z pionem. No dobrze, to teraz 15 sekund. Teraz trzeba poruszać tym hetmanem. Niech po prostu polata tym hetmanem.
Dokładnie. Pozbiera czas, tylko oczywiście nie podbić wieży, nie podwiesić wieży, wymienić hetmany. Teraz jeszcze raz zmusi do wymiany hetmanów. Bardzo dobrze i jest czas. Spokojnie, czas do Oliwiera. Ta partia odwraca się o 180 stopni. Jest zbita wieża i można teraz pchać piona. Jest podparcie skoczkiem, jest spokojnie. Według mnie to powinno być wygrane. To powinno być wygrane, bo teraz skoczek pójdzie, zbije. Może teraz... Jest król, ale czy ten król nie za wolny? Tak, ale spokojnie, ale zobacz, teraz jest wymiana. Teraz on może wymienić tego piona i teraz królik skoczek ma spokojny wygrany i teraz Oliwier jeszcze zdobywa sobie inkrementem czas. No, nie sądzę, żeby tutaj biały przegrał tą partię. Mam, zwłaszcza, że pamiętajmy, że teraz... jeżeli ta wymiana piona by poszła, tak, to zobaczmy, jak daleko jest czarny król. Król podchodzi teraz król. Biały król podchodzi, zbija piony zaraz ze skoczkiem i jest po partii. I to jest po partii. Wszystko zostało zblenderowane. No skoczek to... Nie, ale czemu tracisz czas, Oliwier? Czas! Król do przodu, po prostu. 10 sekund, król do przodu. A nie, pion może być. Nie ma różnicy, nie ma różnicy. Po prostu pchać. To jest praktycznie... Nie, tutaj skoczek. No jest ten skoczek. Mówię, nie ma różnicy. Król. Teraz król jest po partii. Tylko nie, żeby czas. Tylko żeby głupio nie przegrać na czas. Jak gdzieś poskakał. A, tu wieża. Dobrze. Cwanie gra tutaj, ale co nie zmienia faktu. Widząc, że czas. Ale widząc, teraz że czas można tutaj podejść spada. Podejść królem. Król H6. Król H6. Czemu nie król H6? No bo to podwala skoczka. A nie, nie podwala. Wtedy nie. No i dobra, co, i 6 ale, sekund. Ale Oliwier ma 8 sekund wciąż, to jakby to może być niebezpieczne, bo teraz... Ale takie ruchy z skoczkami i wieżami bardzo pomagają Oliwierowi, ten inkrement zwiększa... Tylko, że on... Ja bym po prostu postawił skoczka. No właśnie ten Oliwier za wolno robi te ruchy. Nie podoba mi się tak, to. On ma tu ten inkrement. Dobrze, ma jest. Inkrement. Teraz, jest ten piąty, zobacz, ten... teraz grozi... Szach! Tak. Grozi szach! A nie, to... Czemu? Dlaczego? Co? To jest, bo ewidentnie dlaczego końcówka jest, że tak powiem. Skoczek B6 był. Możliwy. Był. Jest pion za pion, odbija. No dobrze. To wciąż jest wygrana partia dla białego, ale... Widzicie, że jest wygrana. Ale mogła być szybciej wygrana. Teraz znowu można... Nie. Dlaczego ten skoczek tak pasywnie? Ale dobrze, bo teraz będzie skoczek F6, podejście królem H6, zbicie piona po partii. Tylko to 10 partii, sekund. Oliwier musi uważać. 10 sekund. On to no jest i teraz ten skoczek. Pion. Teraz ten skoczek. Nie, to dobrze, bardzo nie, dobrze. I teraz skoczek, ale... skoczek E5. Skoczek E5 teraz w następnym ruchu, jeżeli wieża się nie ruszy. Dobrze, teraz... Ruszyła się. E5, E5, skoczek E5. Skoczek E5, tak, szybko. Tak. Dobra, nie ma różnicy. Może być tak. Po prostu ruchy. Ruchy są ważne. Tak. Jest bardzo, pytanie, bardzo emocjonujący endgame przez ten czas. Teraz ten skoczek czas, spokojnie podchodzi. Spokojnie pod skoczkiem. Zobaczmy, że Marcin jest się. Jest widły! Jest koniec! Po partii! Koniec, jest po partii chyba. Jest poddanie. Oliwier wygrywa pierwszą partię. Oliwier wygrywa pierwszą. To po prostu... Oj, emocjonujący mecz. Serce mi zaczęło bić. Który to był ruch, bo ta podstawa... To w ogóle partia długa 72 ruchy. Kluczowa podstawa. Poczekaj, zaraz będą rozmowy z graczami. Patrzcie, ta podstawka skoczka. 41 ruch podstawka skoczka. To zdecydowało. Przegrało partię. Bo myślę, że to przegrało ewidentnie. Dobrze, to teraz. Jest już z nami Marcin, widzę. Tak, jest. Ja też już się dołączyłem. O, Oliwier jest. Dzień dobry, panowie. Jak ocenia się partię? Może najpierw niech Marcin się wypowie. Wydaje mi się, że przez całą partię do momentu, kiedy nie straciłem pionka. Wydawało mi się w zasadzie, że mam wygraną pozycję i prawdopodobnie dlatego się zagapiłem i straciłem tego pionka, bo skoczka. Nie, tu chodzi o pionka. O pionka Tak, bo z tej pozycji. Po stronie królowej, ponieważ... Tak, już wiem. Ponieważ to był taki chyba, wydaje mi się, że kluczowy moment, kompletnie mi to umknęło. A do tego momentu wydawało mi się, że wygrywam, ponieważ miałem pionka, który tam cały czas stał i tak, tam zalegał. Tak, rzeczywiście czarny napierał w tej partii, to tak, jeszcze szczególnie ta przewaga czasowa, około 3 minut potem, też tak, mogła mi się odbić. Że miałem też dość dużą przewagę pod tym względem,
że moja pozycja była zwyczajnie bardziej otwarta i miałem więcej możliwości gry, ale zagapiłem się i tutaj Oliwier to świetnie wykorzystał, także o, gratuluję. Tak. To co ciekawe, to tutaj ja już szybko, że tak powiem, spojrzałem w stok rybę, co ona tu proponuje. I jeszcze na początku partii była taka słodka taktyka z poświęceniem skoczka i czarny był w stanie wygrać wieżę. Tutaj, ale to już nie rozmawiajmy o tym. Ale o tym a nie, chcę to zobaczyć, ja chętnie posłucham. Dobrze, to w którym ruchu? To jest ruch, kiedy goniec poszedł na H6 z propozycją wymiany. Ale który tutaj ruch? Numer ruchu? To 11. To jest ruch 11 i tutaj jest słodka taktyka stockfishowa. Skoczek bije E4, pion odbija E4 i wtedy goniec bije goniec piona bija na... B2, tak. Dokładnie. Tak, dokładnie. Rzeczywiście. Ale tu jest, nie wiem, czy tam nie ma... Nie wiem, czy tam nie, nie ma... Biały, chyba. Wygrywa pionka. Dwa pionki. Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście to już tak przeoczyłem taką taktykę. Ale faktycznie było ciężko od samego początku. W ogóle weszliśmy Oliwier... w Sycylijkę, której ja nie lubię. A tutaj jeszcze jakieś takie zamknięte pozycje. Czy dostałeś tutaj? No właśnie, Oliwier, bo my się zastanawialiśmy przez pół partii razem z Mikołajem, dlaczego nie było grane to D4? Cały czas to było przez od 50, jakby to jest, załóżmy, wejdziesz sobie na 20. Na 20 ruch, około 20 ruchu to się zaczyna. W sensie, ja to cały zauważyłem... czas mogłeś grać D4. Cały czas przez kilkanaście ruchów było to D4 wolne. Ja to zauważyłem w 28, jak się cofnął na F6 koniem i miałem takie, a jakbym zagrał, to i by się tutaj. Bardzo by się otworzyła pozycja. Pobiło, to byłyby widełki nawet na wieżę z królem. Tutaj są. W sensie mógłby się zakryć, ale... To są ruchy 37, i w ogóle jeszcze... 38. 31, gdzie tak naprawdę na 5 ruchów, bo to jest 5 ruchów między 37 a 41, 3 blandery ze strony czarnej. A i tak w ogóle, Oliwier, jeszcze miałeś, w pewnym momencie miałeś mata w dwóch ruchach, którego nie zauważyłeś, to był ruch 61, to tam ja krzyczałem B6 skoczkiem. Powiem ci, że jak masz 10 sekund na garze i masz sytuację, a właśnie, w której i tutaj masz inkrement, to czemu nie rzucasz tym skoczkiem po prostu? Nie, no dobrze. Stinky D4, ale to nie chodzi o D4 grane na początku, do czatu mówię, tylko chodzi o D4 w środku partii. To już nie jest takie stinky, bo otwierało. No dobrze, bardzo dobra partia, naprawdę bardzo emocjonująca. Bardzo ciekawa partia, też ciekawy wariant. Nie kryję, że tego typu pozycje mi się podobają, ale utraciłem niestety, bo nie wiem, patrzyliście na Stockfisha czy jakąś inną komputer. 30, tutaj 3 dobra, ruchy. Tu już mamy głos z nieba, że zaczyna się zaraz następna partia i musimy powoli uciekać. Więc dziękujemy, Oliwier, i dziękujemy, Marcin. Dziękuję. I powodzenia w następnych partiach. Dokładnie. I zapraszamy na krótką przerwę, gdzie nasi zawodnicy podłączą się pod nowy serwer. Myślę, że to będzie kilka maksymalnie minut. I zapraszamy was na krótką przerwę. Kawka, herbatka w dłoń. I niech przejdźcie na poczekalnię gracza.
No i witamy po krótkiej przerwie. Mamy nadzieję, że kawka, herbatka już w dłoni. Wszystkie zbycholudy, czy też inne szachowe świry gotowe na partię drugą. Tym razem Marcin z Batorego i Paweł z Hoffmanowej. Witamy was, panowie, bardzo serdecznie. Witam. To może tak kilka słów od, załóżmy, od Pawła na początek. Takie trzy szybkie słowa przed partią. Jakieś... Paweł nieprzygotowany. Tata uczył mnie grać szacha od 7 roku życia, Pawła poprzednio razem. Nie, akurat... Ej, słychać mnie? Tak, słuchajcie. A, okej. No to akurat u mnie nikt do domu nie umie grać w szachy. Ja się sam nauczyłem. To znaczy oprócz mnie oczywiście, bo ja tak mniej więcej umiem. Ale... no... chodziłem na kółko szachowe i od około roku chodzę do klubu. A, no czyli mamy tutaj po stronie czarnego, pomimo że ten ranking niby tylko 1500, to zawodnik ewidentnie doświadczony. Ja nie gram na liczę się. A na czeską, no dobrze, to widzę, bardzo dobrze czeską player podano nam się to. A teraz kilka słów od Marcina. Od Marcina. Takie szybki wstęp. Szybki wstęp. A dobra, to co, ja się nauczyłem, no jak miałem, nie wiem, z 5 lat. I tak w zasadzie przestałem chodzić do klubu w gimnazjum. No i tak ostatnio zacząłem grać więcej. No dołączyłem do tego turnieju w Katorym. I no, mam trzecią kategorię, zdobytą parę lat temu. No i tak... O, to już lepiej niż gorzej. No lepiej niż gorzej, bo jest jakaś ranga turniejowa, nie wiem, to się przekłada na jakieś 1500 FIDE. Dobra, to życzymy wam obu powodzenia, możecie już wyciszyć i zaczynamy partię. Dokładnie. Więc zaczynajcie, jak będziecie gotowi od razu. Dokładnie, jeszcze tylko warto wspomnieć, Marcin gra białymi, a jego oponent Paweł, no oczywiście, czarny. Wszystkie przypomnienia, poprzedni... jak się nazywa oponent. Dokładnie, jak się nazywa oponent. A, i widzowie mogą coś pisać na czacie, możecie pisać na czacie na Twitchu, na Liczesie, na YouTubie, nie wiem, kto będzie odpowiadał na YouTubie, ale na pewno będziemy się starali to czytać. Tak. Może poza zbycholudy, chociaż oczywiście zbycholudy lubimy. Nie, chciałem powiedzieć, że FIDE pod trzecią kategorię, ale tak. Dobra, no jest, zaczynamy cztery. Jest E5, bardzo dobrze. Na razie nie ma sycylijskiej partii. No i pytanie, jest skoczek, jest G3. Spokojnie, no, chyba włoska będzie grana chyba. Włoska. Chyba, że jest hiszpańska, Rui Lopez. Jest hiszpańska, kopnięty. Lopez main, ale z wymianą. Ale z odbiciem, ale patrzę z odbiciem z D tutaj. Nie, no to jest chyba mainline, mi się wydaje, z odbiciem z D. Tak mi się wydaje. I jakby i tak i trzeba przypomnieć, że nie dało się odbić w tym momencie skoczkiem na E5, gdyż to podlatywało, bo potem hetman wychodził i no takie tam smaczki Rui Lopeza. Dokładnie, tak, ale to ale tak. Tak, jest, ale to już jest później. Szybkie roszady. Szybkie roszady po obu stronach, wieże na linii E ustawione. No i co? I taka pozycja, bym powiedział, kto do przodu w rozwoju. Czarny ma dwie lekkie. Mi się wydaje, że biały bardziej w rozwoju, bo te podwójne piony i jakby trochę przyblokował sobie tym gońcem hetmana. Ale wydaje się, no jako chciał obronić na pewno skoczka. W tym momencie. Znaczy, tak no mówię, ten skoczek ma gdzie grać, ten goniec też tutaj może sobie fajnie wchodzić na G5, więc myślę, że jeszcze tutaj nie możemy mówić o żadnej przewadze. To, co warto pamiętać, to jest lekki atut po stronie czarnego, czyli para gońców. Agresywnie do centrum biały próbuje tu otworzyć pozycję D4. Zobaczmy, to, jak czarny na to odpowie, zwarianiem wymieni, nie wymieni, poczeka. Zobaczymy. No warto pamiętać, że czarny ma, pomimo tej pary gońców, ma te brzydkie piony tutaj na linijce. Szczerze trochę nie rozumiem, że to trzeba będzie potem odbijać hetmanem i wyprowadzanie tak wcześnie hetmana. Nie wiem, czarnymi ja bym takie... chyba rozważał zbicie, bo nie mógł potem zbijać białe piony, bo by zaczęło wisieć. To jest błąd, ojej, i to jest błąd, bo tu można bić piona i są widełki i pionowe i zauważył. Są. I zauważył, oj, tutaj... Tu nie wiem, czy taki chyba... błąd na tym poziomie, żeby stracić figurę nie tak wiem, szybko? To... Ale nie, to nie wisi. Mówić, że to jest poparty. Nie, to nie, wisi. Spokojnie. To ale zobacz. To goniec bije, hetman bije, skoczek bije, wisi. Nie, ja mówię o tym, że goniec bije, skoczek bije, hetman bije,
A, tak. Wisi, jak aha, najbardziej, to jest figura do przodu dla białego. No nie chcę mówić oczywiście, że to jest wygrane, bo na tym poziomie już się podstawki zdarzają, zresztą mamy pierwszą w... Koniec w ogóle tutaj, nie wiem, możliwe nie, wybicie. Nie, no tak, bo to jest chyba czarny zaakceptował. Nie, no zobacz, po prostu teraz pion zbija i co? Czemu to ale no tutaj, ja przepraszam, że będę silnikiem, ale tu Stockfish jest bezlitosny i plus 5 dla białego, było plus 3, więc no, że tak powiem. No ale dobrze, no ale to jakby ewaluacja na 3 przodu bardzo tutaj na tym poziomie chyba coś zmienia. Na pewno no, jest strata figury, zbicie teraz hetmanem i nie może zbić hetmanem. O, już rozumiem czemu, bo teraz nie no może zbić hetmanem, musi otworzyć króla, bo jeżeli zbije hetmanem, to znowu się pojawiają widły. Dokładnie. I to więc takie musi być pionem. Musi być pionem, a to jest otwarta pozycja przy królu. I teraz myślę... jak on zbija pionem, od razu wchodzi goniec na H6. I to już jest... Tak, to jest bardzo zła sytuacja dla czarnego. Ewentualnie. Zła. Nie no, ale ewentualnie pytanie, czy opcją nie jest przepchanie. Ale tu, G6, tak wisi, ale tu i tak wisi, ale tu i tak H6 wisi. Jest goniec tutaj w ogóle. No i... Z jaką to ideą ten goniec? Z napadami ja bym, na F2? Ja bym F2? Szczerze wymieniał hetmany, albo nie wymieniał. Nie może wymieniać, no biały... Wsparł tego piona? Pozycji. Po prostu wsparcie 5, albo po prostu zbicie na G7? Nie jednak wymienia hetmany, dobrze. Jednak wymienia, aczkolwiek mam wrażenie, że to nie była topowa linia, chociaż... Nie była, może. Nie było to może najlepszy ruch w tej pozycji, bo biały mógłby mieć z tym hetmanem bardzo przyjemne ataki. Jednak zbija, czyli otwiera drogę królowi bardzo szybko. No i co? Teraz biały musi wyprowadzać figury. Ma przewagę 4 w jakości. Znaczy, więc... ja mam wrażenie, że czarny to musi w ogóle... Ja nie wiem, nad czym czarny tu myśli, bo on tu musi być, bo jak on tego nie pobije, to wchodzi jeszcze goniec H6, to już w ogóle... Nie. To tutaj zdecydowanie chyba mi się wydaje, że po prostu rozważa czarny nad przyszłymi ruchami. Okay, bo test, nie było tutaj innej opcji. No tak, teraz myślę, że można by biały może teraz spokojnie wprowadzać skoczka do gry. Na pewno trzeba uważać na tą wieżę na D, więc... Na D, no. Ale to jest, no to powiem tak, za figurę i piona to jest zdecydowanie za mało. Jeszcze te słabe piony u czarnego na C, co będę o tym wspominał, bo to są zdublowane te pionki. Biały jest dużo zdrowsza struktura, zdecydowanie. Dlatego... I tu... Izolaki, przy królu izolaki, tak to w ogóle... No dlatego właśnie Rui Lopez jest tak często grany na turniejach przez nawet najlepszych. To ciekawy ruch. Ten goniec powiązuje skoczka, tak żeby wieżę w razie co tutaj gdzieś... Nie, mi się wydaje, że dążeniem do tego będzie zdublowanie pionów białego, bo biały teraz nie może się zasłonić gońcem. A może, bo koń broni. Okej, okay, tak, nie, rzeczywiście. Nie, skoczek broni. Wszystko broni. Wszystko tu jest ładnie. Teraz jeszcze wszystko podparcie się... wieżą na D1. Nie, szczerze, jako że ja gram bulety i blice, mogą mnie teraz zbeszczać na czacie, ale ja bym poddawał jako czarny w tej pozycji, szczerze. Tak, tylko tak, oczywiście jest 7 minut, wszystko możliwe, więc... Ja przepraszam, że będę znów z Stockfishem, ale to jest plus 6 dla białego, co jest ogromne. Tak, to jest naprawdę, to już jest... O, to mówię, że po prostu można wypędzić teraz. A, tak, nie, to zagrywa. Według mnie zagranie E5, kopnięcie wieży na E5. Czemu nie? To też było chyba, lepsze, czemu nie w sumie. O, teraz no można jest, zagrać spokojnie. Mi się wydaje, że spokojnie można zagrać B4 i... Można. Że można, ale nie trzeba. E5, myślę, E5 wciąż. E5 też jest opcją, tutaj zerkam na podpowiedź. Ja bym szukał, szczerze szukał... Nie, weź nie patrz w silnik, bo to takie... niszczy całą zabawę. Może skoczek H4 pod... O, no właśnie, podparcie końca. Skoczek H4, skoczek F5 na przykład. Można tu wiele możliwości, szczerze. Czy jest dużo. Progres dla białego, no, jest, chyba tak powiem... wydaje się, że będzie bullet blitz najlepsze. Polecam. Zdecydowanie zgadzam się z Antarct Masterem. No i pytanie, co teraz? Co czarne? Czarne tu no, czarne, no, czarne... No czarne muszą liczyć na błąd, mi się wydaje, białego. I tak, ta partia chyba dąży do 2-0. Ale 7-30 to jest naprawdę, że tak powiem, dużo. Dużo czasu tu... No jest ta wieża, o której mówiłem, zdwajamy się, ale to chyba jest... No to teraz co? Gramy wieżą E2, też zdwajamy. Albo po prostu...
Nawet nie, bo nie możemy, jeszcze zwajać jeszcze nie możemy, bo ten goniec będzie podwisał. Ale tym gońcem można w każdej chwili odejść, tak? No więc to... Nie, ja mówię wieże dwa. Białymi. No tak, 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 ale potem mówisz, że zdwajać, tak? No to jeszcze wieży z dyna nie można. No ale jest agresywny spokojnie, o którym mówiliśmy. Goniec odszedł oczywiście. No ale w sumie ten goniec to fajny taki, że tak powiem, aktywny, jednak patrz na tę przekątną, tak? Na te. Szczerze, te dwa, ja bym zagrał na przykład teraz gońcem F4 na przykład, zaatakował wieżę, zmusił do wymiany wież. Mhm. I jakoś... Broni? Tak, to można. Można, spokojnie. Mi się wydaje, że teraz biały powinien, jako że ma przewagę figury i piona, powinien iść na każdą możliwą wymianę. I to będzie najlepsze dla białego. Po prostu tak, rozluźnić pozycję, zostać ze skoczkiem przewagi czy gońcem. Każda wymiana materiału i końcówka, tak, warto, że w ewentualnej końcówce też to jest ta zdecydowana, jest goniec, ale tu, tak, no, nie wymusza, no powiedzmy nie wymusza tej wymiany, tak? Czarny pora na manewr alt F4, no, jest taka szansa. O, czyli spokojnie, zobacz, dążenie do wymiany, tylko no, mi się nie podoba ten goniec E3, bo dubluje piony na E, ale no... No jest. No, ale ewentualnie jest to wymiana gońców, tak? Gdzie. Nie, no niekoniecznie, czy nie, dubluje, tak? Bo wtedy spada wieża. Tak, dubluje, bo nie możesz być wieżą, bo leci wieża. Bo leci tu wieża. Nie, no ale mówię, to jest przewaga czasu, przewaga czterech pionów i w ewentualnej końcówce wymienić, powiedzmy, wymieniamy gońca za gońca, wieżę za wieżę, zostajemy ze skoczkiem i z dużo zdrowszą strukturą pionową, no bo jednak te dwa izolaki przy królu to są tak słabe, że szkoda gadać. Słabe piony na C, mówię, dla mnie tutaj czarny praktycznie bez kontrgry. Bez nadziei. Tylko boję się właśnie o taki błąd białego na przykład, że zbije teraz, będzie wymiana gońców i zbije wieżą. Być niebezpieczne, bo nie wszyscy widzą to od razu. No zobaczymy, ale myślę, że to jest taki poziom. No mam niby taki poziom, a podstawki są. Tak, skoczek w poprzedniej partii, w tej partii widełki pionowe się zdarzają. O, czyli taki ruch oczekujący. No, wymiana gońców, potem wymiana wież teraz. Wymiana wież i się ładnie otwiera wszystko. Teraz można też zagrać na przykład E5, wymienić piony i wejść skoczkiem na E5, który będzie bardzo silny. Jest dużo opcji. No ścina się. Co się ścina? Stream się ścina? Podobno stream się ścina. To nie jest nasza wina. To nie jest to nasza wina, przepraszam. No jest to bicie. A, mnie ścina na Discordzie. Aha, no to przepraszam. Słyszysz mnie dobrze? Ja cię słyszę, a pytanie, czy mnie słychać? Nie, ciebie słychać dobrze, nie wiem. To podobno są informacje, że mnie ścina na Discordzie. Dobrze, to ja spróbuję to sobie naprawić. Teraz... Wracając do partii, jest szach, wymiana. Ale to nie... Tak, teraz spokojnie wymiany. To już spokojnie wymiany, mówię. Zdrowsze struktury, to jest po partii moim zdaniem, ale jeszcze nic nie... Na tym poziomie to... Chciałbym zauważyć, że aż do tego momentu XMT Tasion na streamie miał więcej widzów niż GM Hikaru, co jest bardzo ważną informacją. Ciekawą rzeczą jest taki tutaj ten agresywny, myślę, skoczek G5, to jest tak idealne poświęcenie skoczka w tym momencie, myślę, nie wiem za co. Dlaczego? Co ty widzisz w skoczku G5? Przyszedł do skoczka za darmo, ulepszyć czarnemu piony i ty widzisz po prostu... Stream snajperów szukasz, myślisz, że biały jest stream snajperem. Rozumiem. Polska górą. To prawda, Polska górą. No według mnie najlepszy dla białego, oczywiście jak czarny zrobi ruch dowolny, to dla białego jakieś E5, pion zbija, koń zbija. To ja mam wrażenie, że tutaj skoczek E3 z koncepcją skoczek E5, gdzie ten skoczek byłby na F5. To byłby naprawdę silny skoczek na F5, muszę się zgodzić. Jeszcze pamiętajmy, że F5 będzie stępem na króla. Czarny chce wymieniać, bo chce sobie naprawić strukturę pionową. Szczerze, to nie trzeba tego zbijać. Biały nie musi tego zbijać, może spokojnie grać dalej skoczkę 3. Tak, to ma 3 piony na 1 i potem te skoczki tam będą musiały jakoś tego bronić jednak, tak? Nie, mi się wydaje, że w takiej sytuacji... jakby naprawdę można zabezpieczyć na przykład C3 zagrać. Tak, też bym podpał, żeby w razie co... I te podwójne piony nic nie zrobią. Najważniejsze, żeby nie zbijać, tak? Bo jak zbijesz, to naprawisz czarnemu strukturę pionów, teraz jest wszystko dobrze.
Dokładnie. I to ewentualne wybicie dalej pozostawia białego z parą pionów. Tak chodzi o to, żeby... Chcemy powiedzieć teraz do naszego prowadzącego na Discordzie, że kamerki się zamieniły. To nie tak, że Marcin jest z Hoffmanowej. Zamieniły się kamerki. Dziękujemy, Oliver, za że tak powiem ten, że podpowiedź. Rzeczywiście... Streama z Hoffmanowej robi to, może żeby to nie przegrywała. Tak. Jest to bardzo stronnicze ze strony naszego prowadzącego. Jest to E5, które ja zapowiadałem. Ale zamknięcie, tak? No, zamknięcie. No tak, no tutaj szczerze. Ale skoczek nie wiem, E3, jakby... skoczę i jak, nie wiem, można, jest wiele... Mówię, no tu jest tak czarny bez kontr gry, mam wrażenie. Ten goniec w tym momencie jest beznadziejny. On patrzy w pustkę dosłownie, jeszcze ja więcej powiem, nie patrzy w pustkę, on gorzej patrzy, on patrzy w swojego piona i to od tyłu, a że tak powiem, to nie są najprzyjemniejsze pozycje dla... No zobacz, czarny teraz będzie ustawiał wszystkie swoje piony na czarnych polach, biały będzie ustawiał wszystkie swoje piony na czarnych polach, żeby goniec naprawdę nie miał co robić w tej partii. Coraz bardziej utrudnia grę czarnemu. A zobaczmy, że ta pozycja niby taka otwarta, aczkolwiek na hetmańskim bym powiedział, że dalej, że może na królewskim otwarta, na hetmańskim zamknięta, więc te skoczki tam mają, mam wrażenie, więcej do powiedzenia niż nawet ten goniec. No i co? Tak, i ten goniec i chcielibyśmy teraz oficjalnie przeprosić za podmienione kamerki. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić w trakcie partii, więc przypominamy... Nasz Marcin grający białymi jest z Batorego i jego kamera znajduje się na górze, a Paweł grający z Hoffmanowej jest na dole i no, przepraszamy, problemy techniczne. Bardzo przepraszam, drobne problemy techniczne, że tak powiem turniej pierwszy, więc mamy wrażenie, może będą kolejne, zobaczymy jak to pójdzie. Skoczek E3 jest coraz bardziej cieszący oczy. Tak, to znaczy to będą widełki złapane. Takie... Te... Nie, no, o, teraz powoda. Jeszcze, o nie, dlaczego? Teraz E3 bardzo, bo wcześniej jeszcze goniec mógł odejść, teraz nie za bardzo będzie mógł odejść. No ale pion nie wisi, tak? No ale pion nie wisi. Nie mówię, że pion nie wisi, ale teraz wisi wymiana i teraz można coraz bardziej wybijać tego gońca ze środka. I teraz można goniec dorzucić tego... potem, zobacz, dorzucimy szybkiego, teraz goniec nie za bardzo ma jak... Że oczywiście goniec E4 jeszcze, to jest szansa. No ale C6, wiesz, no ale to... Nie, to ale jest C6 jest pasywne. Co? No C6 jest mega pasywne, ale jeżeli nie zagra E4, to teraz dochodzi... O, zagrał C6 bardzo pasywnie, teraz można zagrać skoczkiem na H4 i zdublować atak nad piona. A nie, nie można, ogóle... przepraszam, skoczek jest związany, trzeba poczekać. Słodka taktyczka, była to słodka taktyczka. No dobra, ty masz silnik, to ty się ten... Oczywiście, że ja mam się, ale jakby, wiesz, no, że tak myślę, że arcymistrzami nie jesteśmy, więc no, rzekłbym, że możemy się delikatnie spierać. Warto wspomnieć, że była słodka taktyczka z wybiciem i biały tracił przewagę. Aż tak, on miał powiedzmy, spadało połowę, ale wciąż no, ten ruch daje plus 8 dla białego, więc to jest już no to jest ryba. Teraz stok ryba. Teraz pion grozi zbicie piona i król będzie musiał zejść na drugą, na siódmą linię. Tak, dokładnie. Aczkolwiek znowu będę bezlitosny, kolejny blunder ze strony białego. Znowu wytracił przewagę. Także te blundery się pojawiają. To nie są tego, blundery. Blunder to jest strata przewagi krytyczna. To jest różnica. To było minus 3 straty. To jest dość sporo. To co najmniej, jak to co minus najmniej 3? Spora niedokładnie. O minus 3. A, minus 3 straty. Plus 4. Okej, okay. Z plus tak, 8 na plus 4. Ogólnie jest taka zasada, że jeżeli jest ponad plus 2, to partia jest wygrana dla białych. Więc tak szczerze... Tak, ale to jest plus 5,5 w tym momencie. Więc... No, plus 5,5 to już jest... Plus 5,5 było w poprzedniej partii dla porównania w sytuacji, gdy Oliver miał już przewagę skoczka i wieży. Więc... może białe nie zauważy, to musi się udać. W ogóle ja to przepraszam, ja to kłamię, bo że tak powiem, króla miał mnie podciągniętego w analizie, więc. Dobrze, jest wymiana. Według mnie najgorsze, co to mógł zrobić teraz biały, bo stracił kolejną figurę. Chociaż teraz. Tak, czarny. I teraz co? I teraz pchamy piona na H. Oj, tak, no. Pchamy to. Oczywiście Paweł, jeszcze nie... zabezpieczyć królem, przetransportować króla na. Na stronę hetmańską, żeby bronił, bo jednak to jest przewaga czarnego na tym skrzydle, ale ten koń. Czekaj,
Ale poczekaj, ale patrz, on nie musi tam iść, dlatego że jeżeli czarny to wybija, to biało odbija, czarny wybija i piony na B stoją. No piony na B stoją. Stoją i się śmieją. Taka słodka lokomotywa, no taki słodki tramwaj sobie stoi. A teraz jaki... Szach. No struktura nieciekawa, może białe to musi się udać. Rzucenie, no. Ewidentne rzucenie króla z tego piona jeszcze. Nie, mi się wydaje. No i teraz pion na B7 będzie bity. Któryś pion leci, bo są no, dwa piony, pion na B7 jest bity teraz, mi się wydaje. No bo co można innego robić? Bić. I teraz król będzie musiał odejść od piona. Albo bić. No i teraz co? Teraz czarny bije? Czarny odchodzi królem? Jak czarny odejdzie królem, to leci pion na F, czyli czarny nie może ruszyć królem. Więc musi bić. Jednak... Następuje bicie. Znowu bicie. Następuje kolejne bicie. Następuje kolejne bicie. I król no musi odejść. Nie, jeszcze piona podejmuje, ale to już agonalnie tak. Musi odejść teraz cokolwiek. No i w tym momencie król musi odejść. Król musi odejść i król będzie bił teraz F. Jest poddanie partii. Jest. 2-0 dla Batorego, proszę państwa. Może tak powiem, ale zauważysz, Mikołaj... że Batory dwa razy grał białymi. Batory dwa razy grał. Tak, handicap, tak, wszystko trzeba zwalać na handicap. Jeżeli ktoś nie wie, kolory partii są losowane, więc jest szansa, że każda osoba będzie grała, cały czas Batory będzie grał białymi. No, to wszystko zależy od losowania liczes, no, tak? Jeszcze powiedzmy, że jest to jakaś forma turnieju, żeby ten turniej nie trwał rok, tak, bo byśmy grali z rywalami. To teraz zapraszamy po pierwsze Norbert, żebyś odblokował, nam odmutował naszych graczy. Dzień dobry panowie, słychać was już? Halo Paweł, Marcin? Słyszę. O, słychać was. Co powiecie o partii? Może Marcin niech zacznie. No co można powiedzieć, chyba ten moment w debiucie był kluczowy, pewnie było. No od tego się zaczęła, nie wiem, tam przewaga była figury w zasadzie, tak? No tak, tak, to no, prawda, rzeczywiście, jakby... widełki bardzo ładne, pionowe. Powiedz coś, teraz Paweł, może... Chwilę, tylko przejdę do analizy, bo no, trzeba tak dokładnie... Ogólnie było tak, że od właśnie tego podwalenia... No, figury, to wszystko. Już było plus... Tak, to już były wymiany, teraz wystarczyło wymienić. Tak, plus mi tu pokazuje ja plus. Ja jeszcze coś próbowałem, ale no, już ale mówiąc to już szczerze, nie. Od wtedy już wiedziałem, że raczej tak. Nic nie uda zrobić. To taki właśnie jeden błąd po prostu. Tak, to dziękujemy za partię. Życzymy powodzenia. Jeszcze macie szansę. Paweł masz szansę nadrobić z Oliwierem swoją przewagę, a Marcin, zobaczymy jak ci pójdzie z drugim Marcinem. Dokładnie, więc życzymy powodzenia w następnych partiach i czekamy na krótką i zapraszamy na krótką przerwę reklamową. Kawka, herbatka, wiecie co tam robicie. Tak, wiecie co chodzi.
dwa, jeden. I witamy Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Jako że nasi zawodnicy już się przedstawili, to jedziemy agresywnie. E4 znowu. I co odpowie Czarny? Myśli. No, my trochę zasugerowaliśmy. Jest Karokan! Jest Karokan zagrany! Nareszcie coś fajnego. Oliwier gra Karokana. Jest linia klasyczna z gońcem na F5. Teraz pytanie, czy Kleg, czy gracz z Hoffmanowej zna? Nie zna! Jest! Już jest błąd! Jest! Jest to drobny błąd oczywiście, ale teraz dlaczego nie wchodzi od razu skoczek? Skoczek F6. Nie wchodzi. Nie, przepraszam, co ja mówię? Nie, przepraszam, podpaliłem się trochę. Już się za bardzo podpaliłem. Nie, tam spada tak, z szachem. Tak, spokojnie, nie. Teraz to nie jest błąd. Ja pomyliłem to trochę z gońcem. Tam gdyby był goniec na F3 zagrany, na D3, przepraszam, to wtedy można by hetmanem bić piona, ale hetman jednak, to jest normalna linia, ale co ciekawe, Oliwier myśli. Oliwier bardzo długo się zastanawia, w mroku skryty. Może chce wybrać jakiś specyficzny wariant, może coś poświęca ala Michajuta? Nie, mi się wydaje, że po prostu Oliwier wie, że ma 10 minut. Podchodzi, taki standardowy ruch. Kleg grał wszystko. Paweł Skochanowy. Skoczek się tu rozgrywa. Tak, tutaj myślę, że ten jest... Tak, spokojnie. Jest... Czyli Oliwier spokojnie gra znowu defensywnie. I zobaczymy. No i co? A ten jednak goniec czarny najpierw do gry. A myślałem, że najpierw biały wejdzie, szczerze mówiąc. No ale to też pozostawia pytanie, gdzie zroszuje biały, tak? No bo on może równie dobrze na hetmańskim, jak i na królewskim. A jak na hetmańskim, to potem jazda tymi pionami i... Oj, no. Teraz tak. No to teraz co? Bicie. Bicie. No i hetmanem trzeba odejść, przepraszam. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że jako, że już jest 2-0 dla Batorego, nie pokazuje się wynik, 2-0 jest dla Batorego i Hoffmanowa teraz już walczy o remis. I ta partia może być przesądzająca o wyniku całego meczu, ale oczywiście będziemy oglądać wszystkie 4 partie w wykonaniu naszych reprezentantów. Ja tak się zastanawiam, czy to nie, jest... Nie, ja tak bym spokojnie, skoczek D7... No właśnie, tak, o, jak Oliwier nas słyszał, po prostu pięknie. Ale nie, ja mówię tutaj o białym, a nie, teraz to nie może, ale zanim wszedł skoczek D7, no to był ewentualnie taki, zawsze jest ta placówka fajna dla skoczka na E5, tak, bo jednak tutaj jest pionek, będzie podparte, teraz co prawda nie, bo jest hetman i skoczek, ale za pewien czas, jak troszeczkę się przeluźni, to myślę, że można próbować. Ale nie, myślę, że teraz szybko wyskoczy goniec D6 od Oliwiera. Bardzo defensywnie gra biały, czarny też na razie się nie wychyla, ale czarny gra dobrze, tak? Jak grasz czarnymi, starasz się nie napierać. Tylko raczej defensywnie tutaj zagrywać. Oczywiście w pierwszej partii czarny pokazał agresywną rozgrywkę. Gdyby nie błąd, myślę, że wygrałby tą partię. Widzę, że są... Jest różnie... Czat jest podzielony na fanów Oliwiera i Pawła. W ogóle, zauważ, to przeoczył biały, bo biały przeoczył grilla. Biały przeoczył grilla na G5. Zobacz, że tu była wygrana jakość. Poprzednio. A, teraz wciąż jest. Mógł też, ale czemu nie mógł teraz tego zagrać? Nie wiem, ale... Przecież teraz, nawet zamiast grania E3, gra G5 gońcem. I ma grilla. I ma grilla na wieżę. No i ma grilla na wieżę. A, nie. Ale nie, bo teraz tak, hetman, hetman bije. Teraz hetman bije, wcześniej tego nie było. Ale jak hetman bije, jak hetman jest odbijany przez gońca? Przez skoczka. A, skoczek, przepraszam. Nie, przepraszam, dobra. Nie. No, przepraszam. Wciąż można, teraz nie można tego zagrać, bo hetman oczywiście leci. Nie gramy na podbijkę hetmanów. Nie. Więc teraz myślę, że Oliwier to widzi. Mi się wydaje, że Oliwier to widzi i będzie chciał zbić tego gońca. Po prostu skoczkiem. Mm-hmm. Może. I to będzie dobra wymiana, bo ten skoczek z strony hetmańskiej nie za bardzo był przydatny na początku. No, Oliwier też może wyprowadzić go. Ten jest potężny, w sensie ten skoczek w centrum jest naprawdę potężny. Ale zauważ, że wciąż wisi to pole. Żaden gracz jeszcze wciąż nie zauważył tego G5. No tak, ale pytanie... Skoczek musi bić. Skoczek musi bić teraz, bo inaczej wciąż będzie to G5 możliwe. Ta wieża D8, no...
ryzykowne zagranie ze strony Liviera. Po prostu może liczył na to, że Pawonicy zobaczy. Mamy komentarz. Szkoda, że Oliwier nie myśli tak jak gra w CS-a. Zobaczymy. Tak, jest, ale, zobacz, dobra, ale zobacz, że teraz agresja. No i co? I, te G, i czeka te G5, ale te 5, no, G5 czeka. Aż się prosi. No, aż się prosi, ale, no, ale szczerze, no będzie to na pewno przewaga materiału, ale czy ale to zobacz, będzie ale jakieś kluczowe? Jakoś, nie można wybić, a nie można jakoś tego gońca, bo patrz, bicie, hetman z szachem. Tym gońcem, a teraz nie można, bo coś zagrał piona i ten skoczek. Nie, teraz spokojnie pion. Nie, pion bije. Mi się wydaje, że można odpuścić. Tak, tak, teraz to tak, ale ja myślałem wcześniej. Nie, ja myślałem wcześniej, żeby gońcem tam jakoś, tak? Bicie dwa nie, piony. Nie, ja wciąż bym. Tu. Ja zauważ, że to jest pewne już, że obaj gracze nie widzą tego zagrania G5, bo koń wciąż. Koń teraz powinien zbić tego gońca i za to niebezpieczeństwo zażegnać kompletnie. Chociaż wtedy fajne. Tak, to tam cały czas jest ten grill. A jednak nie bije. No, no nie, wciąż. Nie, czyli, ale no teraz oczywiście musi zbić hetmanem, to nie ma innej opcji. Albo gońcem. W sumie jak kto woli. Myślę, że ten goniec byłby ciekawszy, bo wiadomo tak. Zawsze. No niby. Rakieta ale by się goniec zrobiła taka. Tak, Oliwier wciąż bez roszady. I do tej roszady brakuje jeszcze tempa, bo goniec czarnopolowy jeszcze śpi, tak? No więc mam wrażenie, że tutaj oczywiście lekka, ale przewaga. Ale przewaga to G5, biała. Ale to G5, no nie mogę, no, że taki poziom wysoki i taki jeden ruch, nie widzą obaj gracze przez kilka ruchów? Tak, to jest zdecydowanie ciekawe. Nie, ale zobacz, hetmanem, czyli jednak hetman. Jednak hetman. No i co, a, teraz czyli... pytanie... No nie wiem, może biały chce grać defensywnie i może biały, widzę biały dużo respektu w swoich zagraniach, a nie musi, może zaatakować. Agresywne szachy, widać dokładnie. Grill na czarny, hetmana z tak wieżą. Czarny, jeżeli nie zejdzie tą wieżą z D, to jest grill. I no tak, grill trzeba bić. Koń musi bić, tylko że teraz koń nie może bić, tylko trzeba bronić piona na C6. Bardzo, właśnie. Według... Odpal stokrybę, czy to nie jest jakieś... Jest... Nie, plus pół, są ruchy, które ratują, bo wieża okay. może spokojnie tak. Odchodzić. Przecież nawet myślę, że jakby sam ta, wieża C8 mi się wydaje jest idealna w tej pozycji. Wieża C8. Tak. Albo po prostu bicie koniem i potem, ale nie, bo wtedy hetman bije piona. No to czyli najlepsza chyba wieża. Tak, właśnie o to chodzi. Wieża C8 mi się wydaje. Wieża C8 dla Oliwiera. Jedyny ruch, to jest taki jedyny ruch, mam wrażenie, który go ewentualnie, a wieża D6 jeszcze? No wieża D6 blokuje gońca swojego. No tak, ale powiedzmy, że to są takie dwa ruchy najbardziej grywalne chyba. Tak, i oczywiście jeszcze są jakieś takie bardzo agresywne zagrania, jak na przykład, nie wiem, goniec na E4, ale to nie ratuje go. Nie, musi być wieża, odejść. Oliwier tego nie widzi, mi się wydaje, że jest, a żaden gracz nie widzi tego grilla, więc może przestańmy o nim gadać, bo jeżeli żaden gracz tego nie zagra... To co? Ale to jest smutne, bo że tak powiem, bo po każdym ruchu czarnego tu jest tempo dla białego, które łapie naprawdę dużą przewagę. Jest wieża, jest jednak ta wieża tutaj na D6, czyli zagra. No tylko blokuje swojego gońca, nie wiem. Ja wcześniej mówiłem o tym, że oczywiście to jest wieża bardzo w grze, ale czy ona nie może być wypędzona szybkim jakimś... Nie, w sumie nie. Nie może, nie. No nie jest może dobrze. Uratowana dobrze. Pozycja dla czarnego. Znaczy nie no, lekka, ja bym powiedział, że lekka przewaga białego jest z uwagi nie, na... Nie, no tak, oczywiście. Dalej w rozwoju, że mi się strasznie nie podoba ten hetman. Nie podoba, szybka roszada też powinna pójść. No zobaczymy. Tak. Myślę, że ta partia może być ciekawa. Paweł odbija się trochę. Tak, zdecydowanie, ale zobacz, że ten czarny ma jeszcze tego samego piona na A7, jeżeli te piony tutaj ruszą, no to powiedziałbym, że pozycja staje się już dla czarnego nieprzyjemna. Tutaj trzeba grać dość dokładnie. Myślę, że szybka roszada to jest taki plan szczerze, dla... jakby ja widzę tutaj na przykład taką fajną ewaluację pozycji na przykład z gońcem E7, potem gońca na D8 i gońca na B6. I to by po prostu bardzo ładnie zamknęło czarnemu pozycję, szybka roszada i to by było fajne dla czarnego, ale czy oczywiście to jest dużo ruchów, cztery ruchy. Trzy tempa, to jest dużo, tak? I to i z roszadą cztery. Pytanie, co w tym czasie może zrobić biały, bo biały może... O, jest ten skoczek, o którym mówiłem wcześniej, że ten skoczek będzie tu naprawdę silny. Ale teraz zobacz, pytanie, czy... Ale teraz zobacz, czy nie można by...
Nie, w sumie nie. No to jest dobry skoczek. Po prostu. Ale moment, i ale jego tu nie będzie. Ale tu widzicie 6. Mi się wydaje, że teraz czarny. Tu wisi co 6 i co może widać. Czarny zagrać w tej pozycji? Czy czarny nie powinien zagrać. Kurczę. Bije. Scott jest. Bije. Ale tu wciąż. Nie, dobra. Tutaj musi być. Ale zobacz, teraz jest wyjście pionem. Z tempem, bo z biciem, z atakiem na Hetmana. Tak, tak, no mówię, to był błąd. To chyba był błąd już, szczerze mówiąc, taki drobny mam wrażenie. Szczerze, Oliver chce trochę rozluźnić to i teraz musi odejść Hetmanem. Tylko gdzie teraz odejdzie Hetmanem? No, myślę, że jednak defensywnie trzeba grać. Ja bym... Tak? Ja bym a czemu nie G5? Czemu nie G5? Wiesz co, znaczy pytanie, czy ten Hetman tam potem nie miałby ciasną gdzieś. Ale zobacz, zauważ G5. G5 i potem masz takie różne starać się po prostu ale nie, na przykład, a gdyby czyli defensywnie, bardzo dobrze. Tylko wciąż można zbić teraz z tempem można zbić C6 skoczkiem. I to ja bym powiedział tak, to jest tempo to są widełki znowu, bo jest łapany pion na A7, jest łapany hetman, tak? No, nie, ale to można hetmanem odejść i bronić od razu piona. Ale powiedzmy, że wymusza to ruch defensywny, broniący tego. No tak, rzeczywiście Oliver w defensywie znowu, po raz drugi. Czy znowu będzie jakiś magiczny błąd ze strony gracza Hoffmanowej, który uratuje Oliverowi partię? Ale widać Oliver nieucieszony, obaj panowie skupieni. Niestety ja, że tak powiem, z moją wizją nie jestem w stanie. A, to ja sobie skaczę sobie po streamach. Ja mam party i mam moją wspaniałą rybkę mam, że tak powiem jeszcze. Tutaj rzucono. Ale na czeskowym, właśnie, ale na czeskowym przecież nie ma rybki. Jest rybka. Też jest stockfish? Jest rybka. A nie ma innego silnika na czeskowym? Jest to wybicie, jest 20, jest stockfish 20. No i ten hetman tu myślę z obroną to jest dość taki... I teraz zobacz, że w sumie ten skoczek teraz musi odejść. Zobacz, że skoczek zobacz, musi odejść. Nie, ale zobacz hetman na 4. Nie zauważył, ale hetman na 4 był miażdżący, bo tu groziły z odsłony. Tak, rzeczywiście. Ale nie, to po prostu odbijasz wieżą i to nie ma problemu. A4 ten bez przesady. To A4 nie było takie mocne. Mam wrażenie. Poczekaj, ja teraz już nie, myślę. Teraz grozi A4, tak? Nie, teraz biały. O, teraz jest fajny ruch. Teraz mi się bardzo podoba, może Oliver może nie zauważyć, bo to jest bardzo niestandardowy ruch, ale ja bym tutaj grał gońcem E4. Goniec E4 ale tutaj. Zobacz, nie, ale patrz, ja jeszcze wrócę do tego, zauważ, że tam wtedy wieża wchodziła na C, ja tak na związaną wieżę, tam była strata dla białego, ja mówię. Te A4 wyglądało obiecująco, ale wracamy do partii, bo teraz E4, nie... goniec E4 według mnie, nie wiem jak ci silnik podpowiada, ale ja bez silnika myślę, że A4 jest tutaj bardzo dobrym ruchem dla czarnego. Goniec E4. Bo teraz ruch. Goniec E7. Czyli dążenie do roszady. Dążenie do roszady też bezpiecznie. Też bezpiecznie. Ale biały, znaczy tutaj ja będę się odwoływał, ale biały wytracił przewagę, bo było około 6 na plus, jest 2, więc... 6 na plus było? 6,5 na plus w pewnym momencie. Wow. A4 było miażdżące. Tak, a powiedz teraz, jakby goniec nie został z A... Czyli zobacz, jest mini wersja tego, czyli... No i teraz roszada i to jest wszystko ratowane. Teraz roszada i jest po problemie. Roszada po problemie. No bo tak, bo teraz ani goniec nie może wybić, bo jak goniec wybije, to po prostu jest wymiana. Nie, tutaj nie ma już takiego strachu, jak był przed chwilą. Oczywiście... Skoczek z odsłonięcia niestety nic nie robi. Chodziłoby, żeby skoczkiem gońca i wtedy podwisałby hetman z tempem, tylko że hetman broni gońca. Hetman broni gońca, no właśnie. Ale jest wsparcie tego skoka tutaj, jeszcze gońca. Ja bym odszedł hetmanem, szczerze. Ja bym szukał, na przykład zagrał B6 i starał się jak najszybciej wymienić te hetmany. No hetman bo tak, B6. Nie, zdecydowanie tutaj dla czarnego to jest myślę tak. taki priorytet, bo jednak pozycja dla białego zdecydowanie bardziej... I ogólnie ja bym odszedł z wizji tej wieży tym hetmanem. Tak. Też linia na jednej linii z wieżą zawsze grozi kiedyś, tak? Tak. Od tego skoczka. Ale... Więc mówię... Tak. Mówi ten...
ci mówi, głos z góry mówi, żeby wyłączyć to krybę. Ale bardzo ten, to jest bardzo fajny ruch, bardzo mi się podoba. Zobacz, co wisi, wisi E3. Wisi E3, które bardzo może wprowadzić zamieszanie. Bardzo może wprowadzić zamieszanie. Czy wisi, tak, ale teraz... I teraz musi się bronić. Teraz to ale biały... Zobacz, ale to jest podwałka. Chłopie, ale to jest podwałka. A! Niech zauważył. Nie, to nie jest podwałka. To jest podwałka, przecież koniec. Koniec wisiał. Rzeczywiście, ale ja też nie zauważyłem, muszę przyznać, to stres, emocje. No to goniec teraz musi cofnąć. Goniec H6. Goniec H6. Żeby wciąż atakować to E3. Ale chyba gracze tego nie widzą. Ale nie, zobacz, nie wisiał. Spokojnie, nie wisiał. Bo hetman bije, a ty bijesz wieżą, a nie. Bo goniec jest. Nie. Dobra, rzeczywiście, podwałka. Podwałka 100%. Oliwier, ale ty masz szczęście w tej partii. I to już takie dwa ruchy, trzy, bo tam była był ten grill, teraz podwałka. No, powiedziałbym, że Batory jak to wygra, to... Komentujący nie znają pól? Jak to komentujący nie znają pól? Przecież mówimy polami. Jakby G6, mówimy takie, bez przesady. Proszę nie obrażać tutaj komentatorów. Ktoś się ewentualnie pomylił. Chce ktoś zagrać szachy w ciemno? Nie, ja się nie podejmuję, nie, w ciemno, nie, mój umysł nie jest tak bezkładny. No co, teraz ta pozycja zrobi się taka mniej, no wieża, ale ten goniec, ja nie chcę nic mówić, a ten goniec dalej tam wisi. Nie, myślę, że to powoli zostanie zauważone. I teraz jeszcze ta wieża też mi się strasznie nie podoba, bo zobacz teraz, ten skoczek odchodząc odblokowuje podwójne odsłonięcie i odsłania gońca z F3 i odsłania wieżę z C1. Boże, co to jest za ruch? Dlaczego? Nie wiem jaka idea stoi za tym ruchem, a zwłaszcza, że... Nie podoba mi się sytuacja. Myślę, że tutaj ostatnia partia może zadecydować o wszystkim, bo tutaj... Nie chciałbym być w skórze Oliwiera teraz. D3 mówi E3. Nie, cały czas chodziło mi o E3. Mówiłem cały czas o gońcu, zbicie gońca piona na E3. Tak, nie Grisza, ważne. Jakby co. Wróćmy jednak do naszej partii, bo mówię, tu są dwa, mam wrażenie, ruchy i odejście skoczkiem z odsłony, które chyba wygrywa jakość? No tak, że ja nie wiem, co można zagrać. Teraz zagrywasz po prostu skoczkiem na... O, odszedł. No i teraz zobacz. Ale to nic nie daje, bo zobacz, że tu przestał podwisać goniec, bo sobie przesłonił sobie gońca, ta wieża może spokojnie sobie odejść, bo ten skoczek nie atakuje nic, bo goniec ale jest zbroniony. Ale hetman wisi teraz. A hetman wisi, przepraszam. No przecież straci, teraz jest strata wieży. Nie ma straty wieży, przepraszam, jest opcja. Teraz jedynym dobrym polem dla czarnego... Oj. Jest to też jest dobre, nie, to jest dobre. Bo teraz nie może bić, bo leci wtedy hetman. Wszystko jest dobrze. Oliwier znalazł dobry ruch. Znaczy się, Batory się utrzymuje. Ja myślałem... Nie, ja myślałem o ruchu wieżą na B8. Czy ona nie była... Czy ona myślałem o gońcu. Nie działała tak samo. Bicie i tam chyba wychodził ten czarny goniec, znowu te trzy bił. I tam nie, szczerze, to jest dobrze. Teraz jest wszystko okej. Okay. Ja nie widzę tutaj ruchu dla białego, który znacznie jakby stwarza... A hetman C5 z jakimś tutaj zdwajaniem się, tak? I pamiętajmy, ale że hetman jest... Hetman C5 dla króla nie ma. I zagrywasz hetman C5, a ty zagrywasz... Ojej. Hetman C5. No właśnie. Hetman C5. I co zagrywasz? Zbicie. Nie, bije. Dobrze. Czyli wieża bije i jest wszystko bezpieczne. I teraz jeszcze do tego wisi B2. Podbija. Czyli czarny wymienia. To ciekawe. Biały wymienia, bo to chyba nie jest dobre, bo traci przewagę. Traci przewagę. Ja powiem tak, partia pełna zwrotów akcji, czarny. No znaczy, czarny. Biały zagrał bardzo niedokładnie. Biały tak, zagrał bardzo. Biały miał szansę wygrać bardzo często. Oliwier to nie była najlepsza partia w wykonaniu Oliwiera. A Paweł nie wykorzystał. Paweł nie wykorzystał. Jakby nie był taki na tyle spostrzegawczy, bym powiedział. Znaczy, no w tym momencie to ja szczerze, jak już tak patrzę, to ja nie widzę tutaj progresu dla którejkolwiek ze stron, no bo tu... No tak, ale co, zobacz, teraz co? Partia zmierza do endgame'u, jest czas porównywalny. No i co? Ja bym teraz szukał jakiegoś, nie wiem, F6 i potem do E5.
No dobra, król, ale nie no, tak. Ruch królem mój, zawsze dobrze. Mówię to jakoś tak szybko ocenić, tak? No, dwie wyspy pionowe u czarnego, słabe piony. Na hetmańskim przewaga białego. I zobacz, tak, że tak powiem, idzie. Wieża musi stać na tym E. Ta wieża musi stać na tym E, bo tak. Wciąż będzie wisiało... O! Jest! Goniec! Goniec 3! Goniec bije! Goniec tak! Zauważył! Jest! I tu jest dwa zauważył. Piony! Ojej. Oj, dwa piony poszły. To jest bardzo zły ruch ze strony białego. Goniec E3, E2 blokował wizję wieży. I teraz lecą dwa piony. Jest! Nie wiem. O! Czemu wie? Wiesz co? Bo wieża wisiała. Goniec E2 jest atakiem na wieżę. A tu i tak pion spada. Tu nie ma, no, nie pion, ma problemu. Teraz pion spada, tak. Teraz pion spada, niezależnie tak. Co się stanie. I teraz dodatkowo mogą dochodzić... zobacz, ten król nie ma gdzie uciec teraz. Teraz jakaś szybkie zagranie. O. Wieża, to no zobra... i, wieża, to i co? I teraz goniec... Wieża, wieża jest wymianą. Dąży do wymiany, dlatego że ma przewagę. Ma dwa piony przewagi, co w końcówce jest, no nie powiem masakrą, ale jest przewagą. Goniec jest dobrze. Podchodzi... Lepszym czasem pozycja, powiedzmy, koło równej. Ale no, to... szczerze, mając plus 6 i mając teraz 16 sekund i materiał na minus, to nie jest dobra partia ze strony Pawła, niestety. Nie jest to możliwe. Ogólnie ze strony obu graczy wiele pomyłek, ale Oliwier wyszedł z tego, tak? Oliwier teraz związał gońca. Król odchodzi, ale to chyba... Mówię, no tak, czas. Ale pion leci. Lecą piony, zaraz poleci kolejny pion. Nie ma po partii, już ewidentnie mam wrażenie, że tu już biały. Już no, biały jeszcze jest to bez... 10 sekund, to jest bolesne. No może ten inkrement jest chyba śmieszny, będzie 3-0 dla Batarego. Ewidentnie mam wrażenie. Nie, proszę ten... tego... Nie może tego bić. Nie może tego bić, bo to będzie z odsłonięciem i straci wtedy pion za piona. Nie powinien tego bić. Mi się wydaje, żeby spokojnie zagrał teraz... Jakiś pion. Nie, to nie jest pion za piona. Nie, co to jest pion za piona, zobacz, bo jeżeli on zbije, to wtedy idziesz... Nie, król, jest król, to podchodzi tutaj do centrum, tak. Próbujemy centralizować króla w końcu. Szczerze, ja bym teraz... O, bardzo dobrze, bronił tego... I teraz goniec B6 i jest nieruszalny ten goniec do końca partii. Ale jest, to był blunder, bo goniec C5. Nie, ale... To tak na... Goniec C5? Już teraz nie, ale bo gracze grają bardzo... Ej, a, jest Oliwier. Wygrywa na czas 3-0. No i... Wygrywa na czas 3-0. Nie wiem, ja, takie emocje, że ja boję się, że... boję się, że Paweł... gracze będą... Boję się, że flag, jest tak zwana dirty flag. No, zapraszamy teraz Norbert, jakbyś mógł... Dokładnie. Podgłosić nam graczy. Jestem zwłaszcza dobra. Zainteresowany. Oliwier, Paweł, jeżeli nas słyszycie, możecie już pogadać. Tak, tak, już wszystko słyszymy. Ogólnie tak, co możemy powiedzieć? Może teraz my zaczniemy trochę. Partia bardzo chaotyczna, bardzo wiele błędów z obu stron, szczególnie, że przez pół partii, po pierwsze Oliwierowi wisiał grill na wieżę i hetmana. Sobie zobacz, na początku Oliwier. Był grill, zobaczcie tak, sobie. Tak, od samego początku prawie. To ja tak powiem, bo chodzi o to, że... Zamknąłem sobie analizę, żeby już więcej nie patrzeć na tą grę, tak powiem. A po drugie, Paweł, zauważ, że jak Oliwier wyszedł gońcem na G5... To był pod... To był, w 21 ruchu, to mogłeś po prostu zbić go hetmanem za darmo. To ale... był podwalony go. No, była przewaga plus 6, Paweł, no, wygrał Oliwier i no co, ja dzisiaj trzy słowa szybko od dwóch graczy. Ja dzisiaj dobrych początków nie mam, to widać. Oliwier... Ale walczysz do końca, tak? Choć w sumie już linię, w którą ja wszedłem tak naprawdę, to tutaj za wolno po prostu nie zrobiłem tej roszady, przez co tutaj właśnie to bardzo, bardzo słabe. Ten goniec na G5 faktycznie podstawiony. Potem wieża na A8, tutaj podstawienie kompletnie wieży. Tak, ale zobacz jeszcze ten blunder, ten grill na wieżę na początku, mówię tu trzy miejsca. Tak, że bardzo... no wieża D8, Oliwier o tym mówi właśnie. Tak, tak. Tak, a potem jeszcze, no ale krytyczny był ten goniec G5, tak, po którym się pojawiło plus 7 na silniku, czy plus 6,5. Ale no, Oliwier... uratowałeś, jakby Paweł nie wykorzystał trochę swojej przewagi. Paweł, może, nie wiem, powiesz... 3-0 i 3-0 dla Batarego. Paweł, powiesz coś, czy... Paweł. Wyciszony byłeś, tak. Nie byłem no cóż. Okej.
tak to jest czasem. No, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że czułem tą przewagę do momentu, aż nie wpuściłem gońca, który wybił chyba dwa pionki. Tak, tak, tak. Jak zablokowałeś sobie gońcem, tak, wieżę. Czułem do tego momentu, że całkiem nieźle mi szło. No ale... No co mam powiedzieć? No też miałem takie przeczucie, że całkiem sporo błędów poszło. Ale to jakby już tak z perspektywy czasu to łatwo mówić, mając analizę przed sobą. My też, że tak powiem, mając... No tak. Nie, to ty masz rybę, ja nie mam ryby. Ale no dobra. Tak, nie, bo odpaliłem analizę teraz sobie. Tak, 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 teraz to tak, ale mówię, że Mikołaj, wiesz, gra mądrego, bo widzi wszystkie ruchy. Nie, ale Grilla sam zauważyłem, nie, Grilla sam tak, to prawda, to jak... ale to przez 7 ruchów naprawdę wisiało. Dobra, to dziękujemy no, bardzo, patrzę, Oliwier, to, Oliwier, Paweł, to były wasze dwie partie już, więc chyba dzisiaj, już dziękujemy za dzisiaj, bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom zaprezentowaliście, dziękujemy bardzo. Czekamy na ostatnią partię. Ja mam nadzieję, że jeszcze będą szanse na jakieś takie turnieje w przyszłości i grę, to a to już, ja to już do naszych hostów. Myślę, że jakby był niższy czas, to ja też będę bardzo chętny. I tak. No i pamiętaj jeszcze o meczu casterów, Mikołaj, to cię czeka. A na razie, no to dziękujemy wam, możecie się już rozłączać z Discorda, czy jak chcecie, możecie pójść do poczekalni i my czekamy już na ostatni mecz, już trochę mecz o Honor Hoffmanowej, mecz Marcina z Marcinem. Dokładnie, ale to jest to, co mówiłeś, że miałeś wrażenie, że pewni gracze grali silniej w tych pierwszych partiach i to chyba teraz nasz silniejszy gracz, mam wrażenie, mierzy tak z twoich obserwacji wynika, mierzył się. Tak, mi się wydaje, że tak, rzeczywiście patrząc jak Oliwier grał z graczami, to mi się wydaje, że jest duża szansa na to... A, nas nie słyszą teraz. A, dobra, słyszą nas. To jest tak, że jest szansa na, żeby Hoffmanowa odzyskała honor, ale to są szachy, to jest piękna gra, tutaj wszystko może się zdarzyć. Zapraszamy, nie wiem, po chyba sekundowej przerwie, już naprawdę. Bo ja znowu pójdę po herbatę, więc ja też. Minuta przerwy dla komentatora. Dobra, to Norbert, możesz nas.
No i witamy na ostatnim meczu. Agresja jest C4. Coś, czego się nie spodziewałem. Jest, ale to jest partia angielska, tak? Jest partia angielska, ale... Jest coś niestandardowego. Marcin gra o honor Hoffmanowej. Jest 3-0 dla Batorego, więc mecz cały jest już wygrany przez Batorego, ale wciąż jest walka o honor dla Hoffmanowej, więc tutaj większa presja ciąży na Marcinie ze strony Hoffmanowej niż na Marcinie z Batorego. Tak zwana odwrócona Sycylijka grana, tak? Czyli no taki standardowy angielska wariant. I dokładnie, skoczek tutaj przejść. Czyli nie ma żadnego, nie będzie żadnego... Zobaczymy, czy będzie otwarcie, czy czarny będzie próbował grać... Nie będzie próbował grać D5. Nie zwariował. Nie, to D5 po prostu otwiera pozycję, tak? A teraz niestety nie, zamyka sobie gońca. Powiedzmy, że bądźmy szczerzy, Marcin, Batory, będę to określał szkołami, Batory może grać spokojnie już nawet na remis, takim interremis bardzo pasuje, tak żeby że tak powiem, nie było żadnej porażki. To biały tutaj, myślę, będzie... Szczerze, jakby, ja rozumiem, że jesteś z Hoffmanowej, ale Batory za wygraną. Więc nie, niestety, wiesz, Batory co, wygrywa. Dyskutowałbym. ale nie, skupmy się na partii, po co gadać o różnych szkołach. Czyżby koncepcja gońca Fianchetto tutaj na G2? Myślę, że tak. Myślę, że to jest ten goniec Fianchetto tutaj grany, bo przez ten... Bardzo dobrze, biały, bardzo klasycznie, bardzo... No cóż, no dobrze. Bardzo dobry poziom na razie prezentowany, zaraz... No, trzeba będzie zaraz wyjść tym koniem. Ale czekaj, czy to nie jest podwalenie? Ale czego? Konia. Zobacz. Koń C6. Koń C6. Jest ten dokładnie. C6. I zobacz. Teraz skoczek nie może zbić. Tak? Może. Teraz. Nie. Nieważne. Jakby zobacz. Cofnij się. Jakby skoczek teraz zbił z D na C6. To goniec zbija i wisi wieża, albo goniec. To i tak, bo tam to wieża mogła odejść, po prostu nie było. Ale nie byłoby roszady, no właśnie to chodzi, że to takie, o to mi chodziło, że takie niefajne trochę. No ale dobra. No nie byłoby roszady. Jest no, wszystko dobrze, nic się nie stało. Myślę, że teraz spokojnie czarny może wywinąć tego gońca, zrobić roszadę. Ale może też wymienić tego skoczka, bo mam wrażenie, że ten skoczek jednak na D taki aktywniejszy, tak? No to i otworzy sobie gońca też szerzej. No ciekawe. Tak, ten biały koń jest taki, że tak powiem, tutaj niezbyt białopolowy, aktywny, tak no patrzy w skoczka, patrzy niby na tą przekotą gdzieś pod H, ale mówię, tutaj ewentualnie proponując wymianę, myślę tak po Hetman, powiedzmy po Hetman BC8, ale jest tutaj roszada. Właśnie, teraz jeżeli ktoś jeszcze, 25 osób na czacie Twitchowym, mam pytanie do czatu Twitchowego, czy chcecie zobaczyć mecz komentatorów po głównej rozgrywce meczu Batory z Hoffmanowa. Żaden komentator nie będzie korzystał z sokrywy. Tak, żaden komentator nie będzie korzystał z ryby i my też jesteśmy, ja jestem z Batorego. Dawajcie. Chcą mecz kasterów. No dobrze, to trzeba będzie jeszcze poczekać do tej... Zagramy buleta. Blica, trójeczkę jakąś, no. 3+2, taki, że tak powiem. 3+2, a może 3-0, taki, wiesz, większy stresik. Nie wiem. Dobra, no ale nieważne, wróćmy do partii. Jest Skupmy się na razie na partii. Jest bardzo, bardzo, bardzo klasyczne rozgrywanie partii przez białego. Teraz zaraz pewnie zobaczymy króla na H2. Mm-hmm. Tak, żeby tam odejść ze wszystkiego. Spokojnie. Będzie rozgrywane. Tak, rozwój, że tak powiem, po obu stronach pełny. Jest blokada ewentualna tutaj jeszcze takie A6. Szczerze, tak. Na przykład ja bardzo chętnie bym teraz na przykład zagrał hetmanem na C8. I groził zbiciem na G3. Na H3, przepraszam. H3. No ten rozumiem. Hetman tak, zrobi taką rankietę i wtedy co? Co wtedy robisz jako biały? Królem musisz iść. Co? Podchodzisz królem. Musisz podejść królem. Albo królem, albo tak wiesz, albo tak, że tak powiem, agresywnie H4. Ale H4 nic ci nie da, bo i tak wchodzi goniec. Nie, bo wchodzi go, ale to wchodzi co? I wymiana. No, i no tak, ale wymieniasz pasywnego gońca z D na za rakietę z G. No tak, tak,
Tak, no nie, no ale taka się obserwuje. Jakby zawsze się jak się gra Fianket, to jakby ten przeciwnik dąży do wymiany. O, bardzo dobre znalezienie, teraz słabość na C4. Tak, ale tu B. No tak, B3, spokojnie. Spokojnie, bo tam jest hetman, czyli wszystko. No to. Ale wtedy czarny może zagrać B5. I jakoś to otworzyć. Ale nie, bo będzie wisiał koń. Będzie wisiał koń. Nie, tam wszystko wisi, a co, tam wymiany, a co myślisz tak o C5? Przecież. C5 i wymieniać, otwarcie pozycji. Nie, C5. Pionem C5. Tak, no ale co, no bicie i co, czym ty to odbijasz? No tu nie, a bo do końca nie ma, nic nie ma. Czekaj. A ty musisz ze strony czarnego, z perspektywy czarnego. Pion C5 i zobacz, właśnie to co zagrał. Wypycha konia, okay. Po prostu. Nie ma konia. Tak, bo ja myślałem o C5 ze strony białego i tak patrzę, no poświęcasz pionatko nie, za. Nie, C5 ze strony czarnego i teraz zobacz. No i zagrał. No i zagrał i teraz skoczek musi odejść, po prostu musi odejść to albo C2. Na F3, albo na C2. Nie jest. A, jeszcze tu może, no tak, bo, ale... Ale zobacz, ale patrz, ale tu jest słodka taktyka, bo można, bierzesz, tu można wygrać piona, mam wrażenie, bo... No bierzesz, tak, bierzesz gońcem, hetman odchodzi, tak, i bierzesz konie, i koniem bierzesz piona. Aha. I masz piona, wygrywasz piona. I koń piona. Bierze teraz piona. Skoczek, dokładnie, także mam wrażenie, w ogóle ciekawe stokryb 000 mówi, ale tak. No tak, ale to wiesz, proszę, jakby stokryba to różne rzeczy mówi. Stokryba to różne rzeczy gada. Nie no. A właśnie, my gramy, właśnie, jak będziemy, gramy z mikrofonem czy bez mikrofonu? Nasz z mikrofonem, no ty no. Z mikrofonem, dobra, będzie mocno. Dobra, będzie skupmy krzyczenie. Się, pion przewagi. Pion wzięty. Ale zobacz, jednak mam wrażenie, że jest aktywność, pionkożerstwo, ale zobacz, że biały, no blisko już tego czarnego króla, tutaj ewentualnie jakieś no ataki. Tak, ale szczerze tutaj nic nie grozi za bardzo, dopóki, nie wiem, no można wejść jakimś gońcem na E4 i grozić tym, o, no jest, właśnie jest. Wypchanie i co, no i... Czarny dobrze wyszedł, mi się wydaje, z tej pozycji. Tak, mam wrażenie, że ale to koło równe, tak, to myślę, że nie można. Tak. No przewaga pionka w tej chwili na takim poziomie to nie jest jakaś olbrzymia strata. Zobacz, właśnie ten skoczek, chciałem powiedzieć tutaj C5, D5, przepraszam, fajny tak, ten skoczek, który atakuje fajnie, tego końca. Myślę, ale czekaj, ale to nie jest oddanie kolejnego piona? Goniec bije. O, B2, o faktycznie. B2, przecież B2 wisi. B2 i to wisi. Można zbić i gońcem, i skoczkiem. Mi się wydaje, że skoczkiem lepiej. Ja bym bił gońcem, wiesz, odchodząc spod tego. A tak, no ale wtedy wchodzą jakieś takie nieprzyjemne. A nie, w sumie tak. Bicie gońcem B2 spokojnie. Tylko mi się broni, bicie gońcem B2 spokojnie. Myślę, to jest to, co tutaj czarny powinien. Tak. Zauważ, że czarny jednak 2 minuty do tyłu. Też, to prawda, można. Na tym czasie to jest dużo. Ale zobacz, Oliwier już wyszedł, to może inny gracz z Batrego też spróbuje z tego wyjść. Może mu się uda. Nie, wiesz, ciężko, z czasem to wiesz. A mówisz, a wtedy co 2 sekundy, a tak, no. Tak, to wtedy miał 10 sekund i miał przewagę, ale miał 10 sekund. Oczek. Widać skupienie na. A jednak skoczkiem. Zobacz, że jednak skoczkiem. Jest skoczkiem, nie, no tak. Nie, po prostu hetman. Będzie otwarty, będzie wymiana hetmanów i będzie otwarty król, ale już nie ma takich ciężkich figur, żeby ten król jakby... To otwarcie jest króla, jedyny minus to jest zdublowanie tych... Zdublowanie pionów. Pion za pion. No pion za pion. No i wieża odbija, goniec odbija i pion odchodzi. I co? I tu są w tym momencie... I pion odchodzi. Halo? Pion odchodzi. Jedyny ruch, co jest? Malpcin. Po co tracić czas na takie ruchy? Nie ma innej opcji. Chyba, że możesz zagrać po prostu, pójść na wymianę, ale czy chcesz wymieniać takiego fajnego piona? No bo można zagrać C3, ale... No tak, ale czy chcesz wymieniać... Ale to nie jest wymiana, zobacz, skoczek C3, koniec bije i broni. To nie jest dobry ruch. Tak, to nie jest dobry ruch. Czyli jedyną opcją jest A5. A5 ze strony... Czyli skoczek, goniec bije, tak? No skoczek wchodzi, goniec bije i goniec broni. No i zobacz, goniec teraz odbija i no i broni. I wszystko jest bronione i czarny traci piona po prostu. A, będzie dublował. No jest dublował. Ta wieża, okay. No jest nacisk. No będzie naciskał, ale co, wieża, a nie, pion w ogóle do przodu i się broni. No tak, no i teraz piony muszą iść do przodu.
Może też królem, wprowadzić króla do partii. Nie wiem, no zobaczymy. No mi się podoba, równa pozycja w miarę. Ten różnica jest taka, że... Ja bym chyba wolał grać czarnym. Ja bym chyba wolał nie, grać szczerze, czarnym, ja... Ten wolniak niestety musi. Niby tak, ale zobacz, że to jest goniec. Goniec late game'owy jest trochę lepszy od skoczka, tak mi się to wydaje. To prawda, ale zobacz, że jednak goniec jest ograniczony, wiesz, goniec jest fajny, tylko że po białych. No tak, ale, no, ale jednak musisz przejść przez te białe pola prawie każdą. No tak, 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 tak. Ale pozycja koło równej, pozycja koło równej, bo te zdublowane piony czarnego są słabe. Więc myślę, że... O, teraz jakieś... załamuje... No, teraz... O, i teraz wisi... Wisi... O! A, wieża, dobra, wieża, spokojnie. No to teraz trzeba odejść wieżą. Ale wisiało H3, tylko że wieżą najpierw trzeba odejść spod ataku. Zdecydowanie stawiam na Marcina. No ja też stawiam na Marcina. Faworytem też zdecydowanie jest Marcin. Wieża odchodzi na spokojnie, król broni. No i co? Ja bym pchał piona D. A, król. Tak, ale po co? A, i tak, dobrze, król, tak. Nie. No tak, król w late game bardzo ważna figura, to jest tak, że właśnie to jest, mi się wydaje, taki częsty błąd takich początkujących graczy, że ich król bardzo stoi aż prawie do samej końcówki partii i król stoi na tym G8, G1. A król to jest bierka walcząca i warto pamiętać, że w końcówce to jest, rzekłbym, nawet największy, jeden z większych atutów król centralizowany. Tak, jedna bardzo silna figura. Zobacz, ta wieża teraz na A i ona tam grozi jakieś... No nie wiem, tak, no wymiana wież, według mnie taka wcale dobra dla białego, bo jakby przewaga piona jest i są bardziej rozwinięte. Znaczy pozycja jest koło równej, to ewident. To ty kaszlałeś? Tak, to nie ja. To tutaj nasz... Oj. Oj, zobacz, co się dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Wieża się wymiana wież? A na przykład co? Teraz ten goniec nie powinien bić tego konia, mi się wydaje, bo wtedy piony się oddublują. Piony się naprawiają, tak, ten goniec nie to jest tabu. Zwłaszcza, że zobacz, że jak on... Góry się na pałownicy. Podoba mi się humor naszego czatu. Że Marcin w okularach wygra tą partię. A obydwoje są w okularach, tak? Tak. Nasze zbycholudy tutaj w formie. Ten z przyciałkiem na środku. Dobra, ale skupmy się tutaj na partii. Ta. Król dotyczy, tak, powiedział koło równej, to mi się, wiesz, co mi się wydaje? Trzy minuty. Wiesz, co mi się właśnie kluczowe w tej partii wydaje mi się czas Marcina i czas Marcina. Że czas Marcina z Waterego. Bo. Tak, to może przegrać. No bo te trzy minuty. No, jeszcze teraz zablokuję kolejne pole dla skoczka. Ten król mi się jakoś, nie wiem, to odejście królem. No on chce pewnie przejść królem G, teraz król G7 pewnie nastąpi. Znaczy, wiesz, ale my się śmiejemy, że on ma mało czasu, a my zaraz blica gramy, to mamy tyle na cały ten. Ale byku, ja się urodziłem grając blica. Znaczy, nie wiem, pewnie zagramy coś, czego ja nie znam, więc ja odpadnę, no. Tak, spoko, ja nie wiem. Włoskiej na pewno nie będę grał. Właśnie włoskiej nie zagrę, że tak powiem, powiedzmy, to mam, wiesz, to jest... A taki... i zagrajmy tak, możemy też zagrać jakieś na przykład BO2, takie coś nieturniejowego, żeby było z biało-czarne, nie? Ogromna Polska. Co? Jest wariant polski w szachach. Jest, obrona polska. To jest zagranie G4, jeżeli się nie mylę. Dokładnie. Co, obrona polska? Nie, spokojnie. Nie chcę. Ja będę trzymał dobry poziom Batorego w tym turnieju. Postaram się oczywiście. No jesteś najlepszy, więc... Skąd wiesz? Nie graliśmy razem, nie możesz tak mówić. Po rankingu, nie, ja wiem, To, że ja grałem z reprezentantami Batorego i wygrywałem, to nie znaczy, że jestem... Dobra, ale skupmy się na partii. Skoczek odchodzi z podbicia. I co? Ja mam wrażenie, w ogóle tak... Mam wrażenie, że panowie nie mają pomysłu na tę pozycję. Ja tu już widzę. Nie no, ten skoczek fajny. No, remis jest, że mi się wydaje, że flaga tutaj jest dużą szansą. Flaga ze strony Marcina z Batorego. Plus jeden dla Talone. Tak, to rzeczywiste jest podobieństwo do pana Marcina, pana profesora Mirosa.
ale to już takie... Bo tu co? Wieża odchodzi i co? No i wieża odchodzi i co? No, no ja bym po prostu starał się... Ja bym widział, szczerze, ja tutaj chętnie bym zobaczył na pewno pracę tego króla większą ze strony białego, jeżeli biały chce wygrać. Tutaj nic nie daje, bo po prostu król wchodzi i nic się nie dzieje dalej. Jakby czarny ma tego piona C i to jest, mam wrażenie, jego chyba jedyna taka. No taka, no i teraz co? I król cofa. Ja bym, to jest remisowa bardzo pozycja. Że biały, w tym momencie biały już jest w stanie zrobić remis, ale czy biały chce remisu? Przecież biały to jest Hoffmanowa, biały walczy o choć jedno zwycięstwo dla Hoffmanowej. No już czarny chce powtarzać. Mecz casterów, ale obaj gracie Boncloud. Możemy zagrać w trzeciej partii Boncloud, że jakby zagramy do jakby BO3, że do dwóch wygranych, a potem na ostatnie zagramy Boncloud. No i chyba myślisz? Dokładnie. I dokładnie. Mecz casterów, ale obaj gracie z wyłączonym monitorem. Myślę, że mój kolega wtedy szans, bo on korzysta ze stok ryby i nie wie, jak się nazywają pola. Nie, oczywiście bez... Przepraszam, ale to ty mówiłeś D3 na A, remis! Tak... Jest remis, powtórzona pozycja. A tak, sorry. Okej, okay, cześć. Są już gracze, się odciśliłeś, nie? O, cześć Marcin. No co, taka partia remisowa przez cały czas, od góry do dołu, mi się wydaje. Ale... Że biały miał przewagę, biały lepiej zagrał opening, mi się wydaje. Marcin z Hoffmanowej. Tak, to rzeczywiście był mój atut, mogę to powiedzieć, ponieważ... Tak. Ponieważ... Widziałem, że dużo przeciwnik spędził czasu, Marcin z kolei. Że właśnie też mi się wydaje, czy bo to ty w sumie zmusiłeś do remisu tak naprawdę, to skąd ta decyzja? Ja? Wydaje mi się, że... Nie, Marcin z Hoffmanowej. To znaczy skąd Marcin w końcu? No ty. Ja zmusiłem remis? No tak mi się wydaje, bo ty mogłeś grać dalej, jakby to jakby na... Nie szczerze. Nie za bardzo miałem. Ale jakieś podchodzenie królem, pionami, pchanie tych pionów? Teoretycznie takie możliwości były, ale zdaję też sobie sprawę, że przeciwnik miał przewagę w pionka wciąż. I te dwa pionki z C i z D mogły wyglądać. No być niebezpieczne, to prawda? No nie, że remis był dobry chyba dla obu graczy w tym momencie. Bo Marcin z Batorego miał te dwa wolne piony, ale miał czas bardzo. Miał gorszy czas. O 4, prawie 3, ponad 4 minuty, 3 minuty. No więc no dziękujemy bardzo. Batory wygrywa cały mecz, ale jest obronione choć to pół punkta przez Hoffmanową. Ja bym tak jeszcze dorzucę partia faktycznie poza jednym Blanderem, ale Blander linia stokrybowa. Blander, tylko taki lekki błąd. Mylisz mi pojęcia. Był blunder, tylko trzeba być stokrybą, żeby to zobaczyć, więc to tak, już, ale to już nie bawmy się w to. Gdzie był ten błąd? Bo ja nie wiem. To był ruch, już ci mówię, to był błąd. 17 ruch, ten skoczek był błędem. Ten skoczek, wybijający się z nawet, czy skoczek, czy goniec, to ten skoczek był blunderem. 17 ruch. A, czyli, tak, okay. No wybierałem właśnie, myślałem, że skoczek zrywał takim... Nie, gońcem byłoby lepiej, bo wtedy odchodzisz jakby gońcem spod tego bicia i jakby sobie dublowałeś piony trochę. Tak, ale niepotrzebnie dublowałeś piony, mi się wydaje. No stwierdziłem, że to może być... No tak. Znaczy, ale się nie bałem, no. Się bałem tutaj motowania tego, który by się miał tego gońca. Tak, tak, to prawda, to było rzeczywiście... Wiesz, się po prostu przestraszyłem niepotrzebnie, jak widać. A tutaj była taka taktyka ciekawa. Właśnie mówię, że tam, wiesz, taka linia typowa, typowy stokryb. Dobra, to co, to dziękujemy wam, możecie się już rozłączyć. Dziękujemy bardzo. Liczymy na powtórzenie takiego meczu na pewno. I teraz potrzebujemy Norberto na chwilę. Dziękuję. Tak to. Ja już się żegnam, tak. Tak.
Dobra. Dzień dobry, witamy wszystkich z powrotem na już ostatniej części naszego streama. Przed wami mecz casterów. Ja, Maciek z Batarego, będę grał z czarnymi. Mikołaj z Hoffmanowej będzie grał białymi. Będzie to forma best of three. Zobaczymy, a na koniec zagramy jeszcze Bonclouda na prośbę widzów, więc zapraszamy do oglądania. My nie będziemy się wyciszali. Nie będziemy się wyciszali, będziemy wciąż gadali i będzie ciekawiej, mi się wydaje. Może Mikołaj jeszcze coś powiedz. To co warto pamiętać, to słuchajcie, że ja nie gram w szachy, tylko ja gram w podstaw Hetmana. To jest taka, słuchajcie. Mikołaj nie będzie miał już Stockfisha, więc... Tak, i no ja nie mam Stockfisha, oczywiście, że tak powiem. Aż tak dobrze nie jest. Dobra. Ready? Tak, ready, dawaj. Dobra. To tak, ready. O! O, tutaj! Jesteś w szoku. Jestem w szoku, nie znam tego. Ja właśnie lubię zaskakiwać ludzi openingami. Twojego... Zagrałem holenderską, bo nikt tego nie zna i... Nikt tego nie zna, zgadzam się. I to jest bardzo... Bardzo to pomaga w wygrywaniu. Skoczek, nie mam tego... Uff, ciężka pozycja. Dobra, tu. No tak, no tu zdublowane, ale co ja poradzę, nie? No zobaczymy, no. Ale wyszedłeś dobrze. Tak, wiem, no. Widzę. Właśnie widzę, że wyszedłem dobrze. Co? I wymiana? Zapraszam. No nie. Trochę nie, my no bad. W tym momencie. No niby pionek, tak? Niby pionek. Ale co to jest pionek? Niby, no? Co to jest pionek? Pionek to jest czasem bardzo dużo. Wiem, ale... Szczególnie, że nie pozwoliłeś mi zagrać Karokana. Nie zagrałeś E4, jak obiecywałeś. To wcale nie jest tak, że ten mecz jest ustawiony, tak? No dobra. Chcesz to bierz. Chcesz to bierz. Wezmę, bo mi odejesz piona. Gdzie? Tu. A, tu, tak. No. Dobra, ale przynajmniej gońcem gdzieś wejdę, bo już tam była padaka z tym gońcem. No co, no taka pozycja... Nie, no chłopie, no... Weź! No ja rozumiem, że 1300 może nie wygląda jakoś ambitnie, ale nie jest to 1000, ja nie wiem, tak? Ja nie wiem, o czym mówisz, tak? Ej, no nie, to wiesz co, to już trochę bolało, nie? To było takie trochę, miało być, nie wiem, czy to miało być oplute czy coś, ale nie, ale w ogóle mnie zastanawia... O! Kopnięty. No kopnięty. Poszedł stąd. To bolesne kopnięcie. Wiem. Rakieta jest snajper ustawiony. No jest, i to, ale u mnie też jest. No ale u mnie też jest. No u ciebie też jest. Snajper na snajpera. A u mnie, no, zobaczymy. Też jest. No zobaczymy. Jaki wynik? Jeżeli ktoś przyszedł dopiero teraz, Batory wygrał z Hoffmanową 3,5 do pół. Były 3 wygrane Batorego i 1 remis na sam koniec. Tak wyglądał wynik. A teraz jest charytatywny mecz casterów. Jestem ciekawy, ile to jest blenderów w ogóle w tej partii, ale to tak... Szczerze? Nie wydaje mi się, że to jest jakiś mega niski poziom. Tak szczerze. Znaczy tam ja coś ewentualnie popsułem na początku, ale... Chyba to odpisywałem na Messengerze, przepraszam. Tak, na pewno. To nie jest tak, że odpalałeś sobie na telefonie rybę. Nie. Ojej, czy ja to podwalam? Nie, jeszcze nie, nie jest tak. Spokojnie. Że nie, bo myślałem, czy ta wieża gdzieś, ale nie. Nie ma strachu, nie ma strachu. Na razie jeszcze nie ma. Nie, wiesz, ja powiem ci, że pamiętam, że grałem z Marianczelem, on mi zagrał Gambit Evansa. Ja tak grałeś z Marianczelem?
Tak, ja wygrałem z Marianchedem prawie. Był remis praktycznie. Mi się nie zdarzyło. Nie, ale ten zagrał mi Gambit Evansa i że tak powiem, po Gambicie Evansa byłem tak opten, że ja jakby myślałem, że ja nie mam gońca, nie? Więc jakby to już było takie, gońcem odszedłem gdzieś. Ała. To nie lubię tego, co? Ej, to nie jest fajne. Ale ty masz 1300 i widzisz takie rzeczy? No, a jak mam widzieć, to szanujmy się. Najśmieszniejsze jest to, że zobaczył to za późno i teraz już nic nie zrobi. Nie no, żartuję. Jeszcze spokojnie. Tracisz piona tylko. Piona? Nie, sorry, za dużo mówię. Czekaj, zobaczę, co tam czeka. Ja myślę, czekaj. No biały jest ok, gdzie tym hetmanem? No, biały jest ok, niby tak, ale niby nie. Wszystko zależy od tego, co widzi nasz przyjaciel Caster. Ale dlaczego tu? Tu jest jakiś blunder kompletny? Nie wiem. Szczerze nie, ale ja sobie wchodzę. No wiem, ale ja nie miałem... A jaka była inna opcja? Nie widziałem za bardzo szczerze takich jakichś lepszych. No, na pewno może nie było lepszych. Nie wybijesz tego, bo ty tego nie wybijesz. Szach ci nic nie daje. No co, no nie do końca mi nic nie daje, no. Ta wieża to ja się tak. No. Okay. I co, i szachujesz mnie, to ja uciekam, no i jest taka pozycja taka... Nie za bardzo mam teraz coś zrobić. No właśnie, no wieża, ale to ja uciekam, no i... Dobra, co wieża? No wieża... No wieża, to prawda. No ale to ja tu, no i co? Ja mam fajną rzecz teraz. Okej, nie widzę tego jeszcze, w sensie no... Tu masz, no masz piona, brawo. Nie, mam hetmana. Jakiś... Ała. I mam wygraną prawie partię. Gratulacje, pierwsza partia dla Castera z Batorego. Że nie wiem, czy sobie gratuluję. Zapraszamy na rewanż od razu dawaj rewanż. Ale... Czemu wyszedłeś? Wiesz co, chcę tylko spojrzeć na ten... Odpal sobie analizę. Ja teraz pogadam chwilę z czatem, jak ty sobie będziesz analizował swoją porażkę. Mm-hmm. Znaczy, wiesz co? Powiem ci tak. Blunderem, co się okazało mnie blunderem? Blunderem był... Tu pod koniec, było zero. Król, nie, według mnie król G, król F2, wiesz, czy to było dobre? Nie, król C był koszmarem, powinienem się zasłaniać gońcem. A, okej, okay. No była taka szansa, zero. Bo takie wędrówki królem zawsze są ryzykowne. Okej, okay, no to dobrze. Było zero. No dobra, to co? A tutaj tak, rewanż, to wyzwij mi rewanż. Nie zauważyłem tego, no po prostu tego nie zauważyłem. Nie, spoko, dobra, ale... nie, bardzo... Jeżeli ktoś nie widzi na czacie, to on teraz musiał odejść królem, ja zbiłem hetmanem i jest po hetmanie i tak naprawdę już prawie po partii. Tak, mat w dwóch był w ogóle. Mat w dwóch. Mat w dwóch był. Ale my nie mamy rewanżu. Nie mogę. Czekaj. To ja cię wyzwę. Teraz ja biorę mi, nie? Tak, no oczywiście. Tak, wyzwałem. Patrzę. Jestem. Dobra, to nie zaczynam jeszcze. Na pewno nie 4. Wysłałem ten. Jak odpalisz streama, to odliczaj. To chyba cały czas jest stream. Stream jest cały czas? Mam wrażenie, że cały czas. Nie wiem, czym jesteśmy na wizji. A, dobra, to super. Jesteśmy na wizji, to gramy dalej. Już wyzwałem Mikołaja na drugą partię. Jest 1-0 dla mnie. Mikołaj, dostałeś linka. No mi nie widać, to prawda. Ja jestem. Tak, ale nie. Mówię, że... No, Norbert. O, jest. Widać już? Czat widać. Dobra, to ja zaczynam. E4, nie jesteśmy żadnym stinky cheese'em. Dobra, fajnie. No i co? I co teraz zagrasz? Tak! Tak. Dobra. Co, 4 skoczki? Czy coś innego? O nie. 4 skoczki to takie... Odwrócony, co? Nie. Włoska z innym skoczkiem, czy co? Nie, ja nic nie mówię. Z innym gońcem. Ja się nie znam. Ja tego nie znam, więc to że tak powiem. To jest delay, można to nazwać podwójnie, a to jest albo partia wiedeńska, tylko niestety nie zagrałeś trochę pod partię wiedeńską ty, albo, jak kto woli, jest to delayed King's Gambit, to nie wiem jak to na polski, to jest... Gambit królewski. Tak, ale on jest przesunięty w czasie.
I tak, to jest linia, którą bardzo często gram i lubię. Nie, i zobacz nie, moje wokół... piękne centrum. Widzę, no a co ja ci na to poradzę? Ale tu, nie, tu jeszcze nie, ale tu będzie fajna taka placóweczka. Nie, nie wiem, czy fajna. A tu możemy zagrać. Wiesz co, była... tu tak? Możemy zagrać. A czy to nie jest... A, bo ty chcesz to, ale to nie jest tak, że ja cię po prostu teraz wypędzam? I ty sobie odsuwasz się? Papa? Tak, bo ja pomyliłem, nie, bo tam jeszcze jest ten koniec. Jeszcze... A, spokojnie, spokojnie. To nie jest tak, że ja ci od razu coś daję. Właśnie wiesz, człowiek liczył na szybko zdobyć, nie? Człowiek liczył na szybko zdobyć i się ten... Ale masz parę końców, tak? No parę końców jest u ciebie. Co, powiązanie, tak? Mhm. Nie, aż tak chyba głupi nie jestem, żeby... Co? Zaraz, ja na czat odpowiadam, że zaraz CS-a zdążę pyknąć jeszcze dzisiaj, więc stay tuned. To co? No to teraz, no to teraz no wypychamy raczej, no co? Ale tu grasz, a to dziwnie, że grałeś, szczerze. Wiem, że mogłem, wiem co mogę. Mogłeś mi króla otwierać, dziwię się, że nie zrobiłeś tego. Mogłem ci króla otwierać, to prawda, ale nie wiem, wciąż nie mogę króla otwierać. Możesz, a czemu nie? Czy oj, chyba ten bomb cloud będzie szybciej niż się spodziewaliśmy. No nie wiem co. Tu coś jest, czego ja nie widzę? Nie. Nic, wszystko. Nie, bo myślałem, że to już z jakiegoś mata i wiesz, i że nie, tak. Nie, bez przesady. Teraz tylko, żeby nie podwalić nic. No tu nie mam wrażenia, że ja nie za bardzo. Dobra. Ja już tego końca tolerować nie chcę. Chcesz to otwieraj, ja to mam gdzieś. W skrócie. Nie chcesz. Nie no, bardzo mi pasuje to, że ten koniec nie za bardzo ma jak się ruszać. Ja dalej nie... Skoczek spadnie. Dobra, tu próbuję. Nie podwaliłem. Myślałem, że pionka podwaliłem, ale nie. Idziemy do przodu. Coś trzeba grać, no bo tu nie... Co to? Gdzie coś spada? Nie, tu następem. Mówisz jak Mariancello, tak totalnie jak z ciebie słucham. To jest naprawdę, mam jakieś takie... To z widełkami idzie do centrum. Z widełkami do centrum. Beznadziejne te widełki, ale lepsze niż żadne, nie? Że tak powiem. Ale czy tytuł... O! Czy nie? Ja czegoś nie widzę, nie? Wiesz? Nie, ja czegoś nie widzę raczej. Dobra, zagrajmy tak. Widziałeś, no niestety widziałeś. To jest po figurze przecież. To jest po figurze. Skoczek nie ma odejścia. Nie mogę, naprawdę, jak ciebie słucham. Nie wiem, ty się, nie wiem, zapisz na jakiś... jakoś... Mimika, naprawdę. No, czarne bez planu piszą. Ogólnie... w ten sposób. Jak gram bez planu. Nie, tutaj do czatu ewidentnie... Ja to jestem kompletnym amatorem, daj spokój. Kurde, ej. Dobra, gramy pod publiczkę. Gramy pod publiczkę? Gramy pod publiczkę. No i co? No i co? No to tu, no co? No. Teraz jak się obronisz przed matem? Żartuję, nie pod publiczkę, tylko mat w dwóch. Nie, mogę poświęcać. Mogę poświęcić. No, możesz oddać Hetmana, tak? To jest taka opcja. Bo inaczej to chyba jest... Mam inną opcję tak naprawdę? Czy mam inną? Nie. Nie, no masz mata w jednym albo tego. Co wolisz? Albo poświęcenie Hetmana. No to jak ogólnie, wiesz, to... ogólnie jest tak, że jeżeli ktoś ogląda na czacie nas, w żadnym wypadku czarny nie powinien zagrywać tym pionem do przodu. Tak, ogólnie. Który? No tym na G5. G5, tak. Ale wiesz co, ale ja wiem, ale wiesz, ale ja wiem, że nie powinien
Czek, wiesz, chciałem coś pomieszać, bo ten skoczek i tak dyndał, że tak powiem, nie? No dyndał. A ja sobie teraz robię kosiarkę. Brum, brum. No ja widzę, ja też se porobię, no tu se wezmę, no jak zbijesz tu, to ja tu, no jeden za jeden. No to i tak masz wygraną, no to jest... To możesz wiesz, to podać. To jest... możemy zagrać Bone Cloud. Tak. Dobra, to dzięki bardzo, to bardzo jeszcze bardzo. Od razu dawaj rewan. Dostałeś. Żeby... Tak, i czy teraz pytanie tylko do Norberta, czy widać to na streamie? Dobra, daję linka. Czy nie złapał tego, to daj. Daję linka, to teraz ostatni Bone Cloud i idę grać CS-a. No, chętnie zagrałbym włoską pode mnie, zobaczymy czy miałbym szansę. Możemy zagrać włoską pod ciebie, ale czy nie sądzisz, że Bone Cloud będzie ciekawszy? Nie, ludzie prosili o... Nigdy w życiu nie grałem Bone Cloud. Dobra, Bone Cloud czy włoska pod, Mikołaja? Oczywiście, że będzie Bone Cloud na czacie, bo ludzie wiedzą co to jest, a ja nie wiem, więc to jakby dostanę totalny... Nie wiem, co to jest Bone Cloud. Ale Bone Cloud to nie jest żadna pozycja, to jest po prostu taki nawiązanie. Dobrze, myślę, do tak, to jest... Hikaru. Król Edwa? Bo tak, dobra, to jest ten Hikaru. Dawaj, dawaj, lecimy. W sensie co lecimy? Król? No tak, i nie, jak chcesz, ty gra jak chcesz, ja gram Bone Cloud. To ja gram to, dobra, to ja gram po mojemu, nie, bo ja jakby, ja mówię, ja jestem, znaczy tak wygrywasz, więc jakby ja zagram po swojemu. Dobra, Jeroszada. Jest Bone Cloud, widzowie. Bone Cloud z jednej strony, ale lepszy taki niż żaden. Lepszy taki niż żaden, dokładnie. No nie, myślę, że we włoskiej mógłbym wygrać, bo ja włoską mam naprawdę moc. Jakby mówię, tu mam ograne te warianty, nie? Mhm. Tu mam te warianty w miarę ograne. Co, goniec? Bo co, Mariancello na odcinkach opowiada? Ała! A nie, nie ała, nie ała, nie ała, nie, nie, myślałem, że ała. Jakby hetman, ale nie, tu jestem pion. Jakby... Aż tak, że nie ma. Nie, wiesz co? Tak przez przypadek w ogóle zacząłem się interesować włoską. I wyszło, że mi się to dobrze gra. Potem obejrzałem jakieś tam arcymistrzów kilku, którzy tę włoską pokazywali, tak? I wiesz, i jakoś tam zacząłem to grać. No, nie wiem, włoska jest, niestety włoska jest dla mnie zbyt nudna, żeby ją rozważać w ogóle. Nie, to wiem, ja nie, to ja nie narzekam. Nie, no wymiana. No. Nie, to ja wiesz co, ja na włoską nie narzekam. Tu mi się ona podoba. Ja jestem raczej statycznym graczem niż... Tak, niż... to ja wolę raczej dynamiczne pozycje, zdecydowanie. Ja raczej wolę takie defensywne. Ja w ogóle, co o tym myśleć? Nic, na razie nie będę o tym myślał, zrobię... Zrobimy tak. Ciekawe. Pion szach. Dokładnie nie ma. Dobra, skok. Tu gdzieś jakoś coś zagramy. Może z odsłony gra. Może pograł. Ja. No. Taki aktywny. No ten skok to taki... Taki, że tak powiem, jest taki, no, dobrze tymi kopytami tam stoi, nie? I zaraz wróci gdzieś, ojej, weź zostaw go, co? Nie, dobra, ale teraz go przerzucę na C4 i już chyba jest koniec kopania mojego skoczka, dobrze. Ojej. Nie wiem, ale te piony to niebezpiecznie blisko nagle się pojawiły, nie? Nie, ale co popchniesz, to ja zamknę, tak? Też to zamknę po prostu. Tak mówisz. Tak. A co jak... Co bicie? Nie wiem. Tu? I co tu? Dobra, teraz to już serio gram taki freestyle pod publiczkę. No co ty poświęcasz gońca, nie? No już daj spokój, chłopie, no już... Czemu tego nie zrobię? Bez jakiejś przesady. No bo po co? Tu otwierasz mi z szachem. Mogę tu grać. No to i tak mam rozwaloną pozycję w sumie. No nieważne, i tak mam rozwaloną pozycję. Co, tu? Mhm. Tu. Lecimy ostro. Ja tu... Czarny ślepy widełek nie widzi. Możliwe, że były jakieś widełki. No nie atakujcie Mikołaja. No nie jest jakimś... Może Grandmasterem. No to nie jest, że tak powiem, wiecie. Raczej. Ale co ciekawe, ja nie widziałem, gdzie podwaliłem jakieś widełki.
O, ale miałem fajny ruch. Oj, nie! Co ja zrobiłem? Co chciałeś? Ale miałem chciałeś fajny, grać? Fajną rzecz chciałeś miałem. Grać? No nieważne. A to chciałeś grać. No ale teraz może, teraz już nie działa, więc no, możesz mówić. Chciałem grać, no. Bez progresu, mówię ja tu, że tak powiem. Raczej. Ty uważaj, żebyś mata nagle nie dostał. Widzę, tak że ze mną jeszcze nie jest. Spokojna głowa. Tutaj. Matuj, proszę, tym hetmanem zapraszam, tu wchodź, wjeżdżaj. Wieża stoi, przygotowana. Naprawdę, jakby jak na 1300, to ja widzę takie rzeczy. Nie, jakby wiesz, no jakby... Wiesz, jak jest. No. Okej. Okay. Już tak źle nie jest. A co, jak zrobiłem? Ja mam końca, tak. Nie mam końca, czyli do końcówki zrobię... teoretycznie. Tak. Halo, jeszcze gramy. Już kończymy nas ostatnią partię. Zaraz się już będziemy w miarę żegnać. A, spoko. A chcecie na Discordzie streamować jeszcze? Co? Chcesz zestreamować na Discordzie może? Mogę, odpalę. Ja wiem, że jesteśmy na wizji. Przyjacielu, no. I tu chyba jest podwałeczka Hetmana. Dobra, gratulacje dla Mikołaja, wygrał partię. Dobra, to teraz się miło się pożegnamy. Nie, ale to był podwalony? Chyba był. Teraz pożegnamy. Tak, to dziękujemy, że byliście na całym meczu Batory versus Hoffmanowa. Dzisiaj zakończyło się wygraną Batorego, ale to nie znaczy, że w rywalizacji... Polacy nic się nie stało. No właśnie, Marcin mówi, że nic się nie stało. To był mecz sparingowy, to nie był mecz o nic ważnego, więc bardzo się cieszymy, że byliście. I jeszcze może Mikołaj powiedz słowo jakieś. Tak, ja wam bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność. Tam podobno 80 osób chyba rekordowo nas oglądało. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że się podobało, że nasz bardzo nieprofesjonalny, zwłaszcza z mojej strony, jeżeli chodzi o szachy, komentarz w miarę przypadł do gustu. I co, dzięki za komentarz, bo przyjemnie było, więc i za partyjki, bo było lepiej niż myślałem, bo spodziewałem się, że dostanę jakiegoś końskiego, szewskiego, przepraszam, mata. A nie, nie no, niestety Bonkloud. Bonk. Dobra, to dziękujemy bardzo i no co, to pa pa. I do zobaczenia kiedyś.